Dzień dobry, witam Państwa w imieniu sieci obywatelskiej Watchdog Polska i Stowarzyszenia 61 i zapraszam na nasze kolejne wtorkowe spotkanie, na kolejnego live'a w tematach okołowyborczych i tym razem będziemy rozmawiać razem z zaproszonymi ekspertami, będziemy rozmawiać o wolności zgromadzeń. Porozmawiamy o tym, jak wyglądają standardy wolności zgromadzeń w prawie międzynarodowym oraz standardy wolności zgromadzeń w Polsce. I tutaj będzie mówić pani Joanna Rostkowska. I potem przyjrzymy się działaniom policji podczas zgromadzeń. Temu, co wolno policji, kiedy przekracza uprawnienia, jaka jest jej rola podczas ochrony tak naprawdę zgromadzeń. I tutaj naszym gościem będzie i specjalistą będzie pan Gerard Bach. I teraz myślę, że oddam głos pani Joannie. Pani Joanna jest edukatorką praw człowieka i obserwatorką zgromadzeń publicznych od 2017 roku i obecnie jest specjalistką do spraw wolności zgromadzeń w Amnesty International Polska. I być może chce jeszcze coś o sobie powiedzieć. Oddaję głos, bardzo dziękuję. Państwa zapraszam do oglądania i oczywiście przypominam, że będzie miejsce na pytania, więc proszę zadawać pytania w czacie, na czacie. Ja będę potem, jak goście skończą swoje wypowiedzi, będę je przekazywać i będziemy dalej rozmawiać, wyjaśniać wątpliwości i odpowiadać na Państwa pytania. Oddaję głos pani Joannie. Dzięki bardzo. To ja tylko się upewnię, że od razu zaczynam też z moją częścią prezentacji, tak? Czy jeszcze? Super. Więc dobry wieczór. Jak Marta powiedziała, nazywam się Anna Rostkowska, jestem specjalistką do spraw wolności zgromadzeń w Amnesty International Polska. Marta powiedziała wcześniej, że jestem też od 2017 roku obserwatorką wolności zgromadzeń. Jest to częścią projektu Amnesty, który prowadzimy też od 2017, nomen omen. I o tym projekcie opowiem Państwu pod koniec swojej wypowiedzi, a wcześniej chciałabym przejść przez standardy wolności zgromadzeń polskie i międzynarodowe. I chciałabym w tym momencie udostępnić ekran. Na pewno się uda, na spokojnie. Dobra, co mogę? Już zaczęło się udostępnienie, widzimy ekran. Fantastycznie. To ja bym chciała zacząć od czegoś absolutnie podstawowego, czyli tego, czym właściwie jest zgromadzenie. I zgromadzenie to jest grupa ludzi zebrana w jednym miejscu i w jednym czasie, mająca jeden określony cel. I według ustawy prawo o zgromadzeniach, czyli ustawy w Polsce, która reguluje całą wolność zgromadzeń jako taką, tym celem może być albo wspólne wyrażenie jakiegoś stanowiska, albo przeprowadzenie obrad. I żeby zgromadzenie mogło się odbywać, żeby było zgromadzeniem legalnym, czyli takim, które polega ochronie państwa, ze strony państwa, zgromadzenie musi być pokojowe. Pokojowe zgromadzenie oznacza, że jego uczestnicy nie są ani agresywni, ani stosują przemocy, ani też do niej nie nawołują. I tutaj bardzo ważnym elementem jest to, że nawet jeżeli część osób uczestniczących w zgromadzeniu zachowuje się agresywnie, stosuje przemoc, rzuca kostką czy cokolwiek, albo nawołuje do przemocy, ale znaczna część osób zgromadzonych, samych i organizator, zachowują się pokojowo i jeżeli sam cel zgromadzenia był również pokojowy, to wtedy całe zgromadzenie nie traci statusu zgromadzenia legalnego, zgromadzenia pokojowego, co oznacza, że nie może zostać rozwiązane i że wciąż podlega ochronie ze strony państwa. Czy potrzebna jest zgoda na zgromadzenie? Właściwie to nie. Jest jeden wyjątek w polskiej ustawie, o którym powiem za chwilę, ale co do zasady wolność zgromadzeń jest naszą wolnością, nie prawem, co oznacza, że my możemy się gromadzić i iść gdzie chcemy i kiedy chcemy tak naprawdę. Jeżeli państwo uważa, że coś jest nie w porządku w tym wypadku, jeżeli nie powinniśmy się zgromadzić, to na państwie leży obowiązek udowodnienia, że nie powinniśmy się gromadzić, że to powinno zostać zakazane czy nielegalne. W Polsce mamy zamiast potrzeby dostania zgody, mamy jedynie system notyfikacji,
co oznacza tyle, że musimy zawiadomić Urząd Miasta, że chcemy się zgromadzić tego i tego dnia, o tej godzinie, w takim i takim celu. I w formularzu też to są najważniejsze informacje, tam też się uzupełnia, ile osób prawdopodobnie będzie uczestniczyło. Tryb notyfikacji ma na celu przede wszystkim danie możliwości danemu lokalnemu, lokalnej władzy na przygotowanie się do tego zgromadzenia, żeby mogło zabezpieczyć teren, albo jeżeli chcemy na przykład maszerować ulicą Marszałkowską, to żeby mogło zamknąć tę ulicę, przygotować cały ruch tak, żeby było to jak najmniej uciążliwe też dla innych osób, które nie biorą udziału w zgromadzeniu. Tutaj dobrym przykładem może być chociażby marsz, który odbył się 4 czerwca ostatnio i na parę dni już przed samym zgromadzeniem, które miało być duże i które blokowało dużą część miasta, powiedzmy, były informacje ze strony komunikacji miejskiej, zarządu komunikacji miejskiej, że tego i tego dnia będą takie i takie utrudnienia w ruchu, że takie i takie autobusy czy tramwaje nie będą jeździć. I miasto też mogło się przygotować i puścić więcej pociągów, metrze. To jest taki najświeższy przykład chyba tego, do czego właściwie jest potrzebny tryb notyfikacji i jak on działa. Jeżeli chodzi o źródła standardów wolności zgromadzeń, czyli właściwie skąd one się biorą, skąd wiemy, że wyglądają tak, a nie inaczej, to tych źródeł jest wiele. Tutaj wypisałam 5 takich najbardziej kluczowych dla właśnie wolności zgromadzeń. Pierwsze 3 są międzynarodowe, 2 ostatnie są polskie. I one są w miarę tożsame, w sensie brzmią bardzo podobnie. I na przykład Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, artykuł 20 mówi, że każdy człowiek ma prawo do spokojnego zgromadzania się i stowarzyszenia. Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych w 21 artykule mówi z kolei, że uznaje się prawo do spokojnego zgromadzania się. Na wykonywanie tego prawa nie mogą być nałożone ograniczenia inne niż ustalone w ustawie dalej. O tych ograniczeniach będę za chwilę mówić. Bardzo podobnie brzmi Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności w artykule 11. I w Polsce mamy konstytucję, która w 57 artykule mówi, że każdemu zapewnia się wolność organizowania pokojowych zgromadzeń i uczestniczenia w nich. I ustawa o prawo o zgromadzeniach jest jakby najważniejszym aktem prawnym, w tym w przypadku wolności zgromadzeń w Polsce, ponieważ na niej właściwie bazujemy, kiedy organizujemy jakiekolwiek zgromadzenia. I do niej też się będę chyba najczęściej odwoływać w całej tej prezentacji. No i pytanie, dlaczego w ogóle to wolność zgromadzeń jest ważna, bo w sumie to jakby tutaj pierwszy punkt jest taki, że daje możliwość zbiorowego wyrażania swoich przekonań i udziału w kształtowaniu rzeczywistości społecznej, co może wydawać się dość oczywiste, bo jakby, no dobra, no to jasne, że jeżeli coś mi się nie podoba, to mogę wyjść na ulicę i powiedzieć, że to jest nie halo, jeżeli jest jakaś zmiana w prawie, na przykład w prawie aborcyjnym, albo jeżeli ktoś chce mi zbudować do tego szybkiego ruchu, to oczywiście, że mogę wyjść i powiedzieć nie i że to nie jest spoko według mnie. No ale coś, co dla nas jest oczywiste i wygodne, albo przynajmniej bardziej oczywiste, niekoniecznie jest już takie w innych państwach. I na przykład tutaj jest trochę się odnosi do tego ostatniego punktu, czyli że brak poszanowania prawa do pokojowych zgromadzeń jest zazwyczaj oznaką represji. I to świetnie widać, bardzo dobrze prezentuję to przykłady z Rosji, gdzie przed rok temu było bardzo dużo przypadków i było bardzo głośno w mediach, mam wrażenie, o tym, że kiedy ktokolwiek w Rosji wychodził na ulicę całkowicie pokojowo protestować, stanąć po prostu z jakimś banerem albo coś krzyknąć o tym, że Rosja najechała na Ukrainę, to natychmiast był zgarniony przez służby i spotykały go różnego typu sankcje, najczęściej pozbawienie wolności. Takim przypadkiem też jest na przykład bohaterka naszego maratonu pisania listów z zeszłego roku, Sasza, która właśnie jako oznakę protestu wykorzystała to, że poszła do supermarketu i wymieniła etykiety tam żywnościowe, tak jak są z cenami, na informacje o tym właśnie, że Rosja zaatakowała Ukrainę. I Sasza została aresztowana i jest pozbawiona wolności, więc jakby to są... To bardzo dobrze pokazuje, że faktycznie to wolność zgromadzeń bywa kluczowa. Jest też bardzo dobrym narzędziem
dla szczególnie grup marginalizowanych, którym często brakuje przestrzeni albo platformy do wyrażania swoich przekonań czy swoich potrzeb. I wolność zgromadzeń pozwala im, daje im jakby gwarancję, bezpieczeństwo, że mogą faktycznie wyjść, zamanifestować swoje potrzeby, cokolwiek. I to świetnym przykładem z kolei są Marsze Równości, które dzięki wolności zgromadzeń odbywają się w wielu miastach i osoby ze społeczności LGBT mogą domagać się chociażby prawa do małżeństw. Dobra, i odnośnie tego, kto może się gromadzić, co do zasady może gromadzić się każdy i każda. Tutaj jedynie wyjątek jest w przypadku tego, kto może organizować zgromadzenie, bo tutaj polska ustawa nakłada ograniczenie, że organizatorem czy organizatorką danego zgromadzenia nie może być osoba niepełnoletnia albo osoba ubezwłasnowolniona, ale te osoby jak najbardziej mogą brać udział w zgromadzeniu. Może się gromadzić z naprawdę różnymi poglądami. Nawet jeżeli to są niepopularne poglądy, nawet jeżeli ktoś na przykład mówi, że jedna rasa jest lepsza od drugiej, to wciąż ma prawo stanąć w przestrzeni publicznej i to oznajmiać światu, bo taka jest jego wolność. Tak długo, jak nie ten przekaz nie zastrasza, nie służy do zastraszania danej grupy albo osób, ani nie nawołuje do przemocy. Jak już wspominałam, nie ma żadnego wymogu przyzwolenia. Możemy wychodzić kiedy chcemy i jak chcemy. Jest nasza wolność nieograniczona. Tu jeszcze jest wspomniane, że tak długo jak nie narusza wolności innych osób. Czyli na przykład, jeżeli mamy demonstrację i kontrdemonstrację, o których będę mówić za chwilę trochę dłużej, to w takim przypadku kontra jest cały czas elementem wolności zgromadzeń, tak długo, dopóki sama nie zagłusza całkowicie głównej demonstracji. Bo wtedy, jeżeli ją zagłusza i albo sprawia, że jest niewidoczna, to wtedy siłą rzeczy wolność zgromadzeń głównej demonstracji jest naruszona przez kontrę. No i przemoc, ta przemoc, która jest jakby głównym wyznacznikiem właściwie stosowania przemocy, wyznacznikiem legalności zgromadzenia. Jeżeli chodzi o zakaz zgromadzenia, bo faktycznie gromadzić się może każdy, ale są, każdy, każda, ale są przypadki, kiedy zgromadzenie może być zakazane. I tutaj są wypisane trzy przypadki z ustawy Prawo o zgromadzeniach, z artykułu 14. I ta ustawa stwierdza, że zgromadzenie można zakazać, jeżeli cel narusza wolność pokojowego zgromadzenia się, jeżeli uczestnicy posiadają przy sobie broń bądź jakieś niebezpieczne materiały czy narzędzia, jeżeli odbycie się może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach, albo jeżeli ma się odbyć w miejscu i czasie, w którym odbywają się zgromadzenia cykliczne. Do zgromadzeń cyklicznych za chwilę wrócę. Chciałam jeszcze tylko na sekundę zatrzymać się przy tym drugim punkcie, czyli może zagrażać życiu lub zdrowiu albo mieniu w znacznych rozmiarach. To jest standard polski. Według standardu międzynarodowego to nie jest wystarczająca przesłanka do tego, żeby zakazać jakiegoś zgromadzenia. Jeżeli jest realne ryzyko, że dane zgromadzenie będzie zagrażać życiu lub zdrowiu, czy mniej, to wtedy można zakazać zgromadzenia, ale jeżeli jest tylko domniemanie, że podejrzewamy, że coś się może zadziać, to według standardów międzynarodowych to jest niewystarczające, żeby zakazać zgromadzenia. Na przykład mamy coś takiego właściwie jak prewencyjne zakazy zgromadzeń. Było ich bardzo dużo 2 lata temu, 3, w przypadku Marszu Równości, gdzie w paru miastach były marsze zakazane i przez, jakby powód tego był podawany taki, że mogą być kontry, że mogą być niebezpieczne, więc żeby było bezpiecznie, to nie będzie żadnego zgromadzenia. No i to była taka wyraźna ingerencja właśnie w wolność zgromadzeń. Ale z drugiej strony też mamy przykład, gdzie kilka lat temu w Warszawie został zakazany przez prezydentkę Warszawy Marsz Niepodległości. Właśnie z podobnym argumentem, tylko tym razem nie w przypadku konkretnego samego zgromadzenia, że ono przez kilka lat było niepokojowe, że ludzie zachowali się agresywnie itd., itd. I na tej podstawie próbowano zakazać tego marszu, co też narusza międzynarodowe standardy, bo to nie jest wystarczająca przesłanka.
Dobra, i jeżeli chodzi o kontrdemonstracje, to jak już powiedziałam, właściwie są one elementem wolności zgromadzeń. I jakby każda kontrdemonstracja według standardów międzynarodowych posiada dokładnie takie same prawa jak zwykła demonstracja, tak długo jak nie narusza wolności tejże demonstracji i jest pokojowa. I tutaj jest rozbieg pomiędzy standardami polskimi i międzynarodowymi, bo według standardów międzynarodowych kontrdemonstracja powinna znajdować się w zasięgu wzroku i słuchu głównej demonstracji. Bo faktycznie to trochę bez sensu, jeżeli ktoś wychodzi na ulicę i coś, co nam się nie podoba, to jeżeli chcemy się temu sprzeciwić, to nie ma sensu stać, nie wiem, 3 ulice dalej, bo się mija z celem. Z kolei polska ustawa wprowadziła zapis o tym, że pomiędzy główną demonstracją i kontrdemonstracją powinna być odległość minimum 100 metrów odległości. Więc to trochę jakby się w tym miejscu rozbiega. Jeżeli mamy dwie demonstracje zgłoszone w tym samym czasie i w tym samym miejscu przez osobę A i przez osobę B, jeżeli osoba B pierwsza zgłosiła swoje zgromadzenie, to wtedy zgromadzenie tej, jakby zgromadzenie osoby A ma pierwszeństwo i wtedy ona może przeprowadzić swoje zgromadzenie. I wtedy tam sąd zawiadamia organizatora B, żeby tam zmienił miejsce czy czas swojej demonstracji. Tak też odnośnie zakazu jeszcze. I tak, jak już mówiłam, podlegają ochronie, zakaz tylko w wyjątkowych okolicznościach, to jest z kolei ten standard międzynarodowy, o którym powiedziałam przed chwilą, że samo zagrożenie agresywnej kontrdemonstracji nie wystarcza do zakazu. Tak samo jak zakaz zgromadzenia wyłącznie na podstawie tożsamości miejsca i czasu, to nadmierna ingerencja i dyskryminacja. Czyli to jest to, co występuje w przypadku, kiedy mamy dwie demonstracje zgłoszone w odległości mniejszej niż 100 metrów od siebie. No i to, co już wspominałam, że niepokojowa kontra, mająca na celu ograniczenie praw osób do pokojowego zgromadzenia, nie podlega ochronie. Czyli to zgromadzenie może zostać rozwiązane i jeżeli ludzie dalej w nim uczestniczą, to mogą spotkać się z różnymi sankcjami. I tak, tu jest jeszcze właśnie, wrzuciłam zapis z artykułu 12 z prawa o zgromadzeniach. I o tym właśnie powiedziałam przed chwilą, że w szczególności, jeżeli jest mniejsza odległość niż 100 metrów między zgromadzeniami, to wtedy pierwszeństwo wyboru miejsca i czasu zgromadzenia decyduje kolejność wniesienia zawiadomień. Czyli w tym przypadku osoba A ma pierwszeństwo do zdecydowania, czy chce w tym miejscu przeprowadzać swoje zgromadzenie. Jeżeli chodzi o same zgromadzenia, to ustawa prawo o zgromadzeniach wyróżnia 4 rodzaje. Mamy zgromadzenia zwykłe, uproszczone, spontaniczne i cykliczne. Zwykłe dałam tutaj w nawias, bo w ustawie one są nazywane po prostu zgromadzeniami. Tutaj dla jasności chciałam dodać do łatwiejszego rozróżnienia. Zgromadzenia zwykłe to są takie, z którymi się spotykamy najczęściej. I od uproszczonych różnią się one tym, że powodują utrudnienia w ruchu. Czyli jeżeli właśnie chcemy zrobić ten przemarsz marszałkowską, to wtedy zgłaszamy to jako zgromadzenie zwykłe i wtedy jest inaczej organizowane też ruch i wszystko dookoła. I mamy też inny zakres czasowy na zgłoszenie tego zgromadzenia. Zgromadzenie zwykłe można zgłosić najwcześniej na 30 dni przed i najpóźniej na 6 dni przed zgromadzeniem. Z kolei zgromadzenie uproszczone na 30 dni przed najwcześniej i najpóźniej na 2 dni przed danym zgromadzeniem. No i zgromadzenie uproszczone może, to jest takie właśnie, które nie wpływa na jakby ruch samochodów, ruch uliczny, więc odbywa się, nie wiem, na chodniku, na skwerze, w parku, gdziekolwiek. W miejscu, gdzie jakby nie trzeba dodatkowo organizować ruchu dookoła tego zgromadzenia. Zgromadzenie spontaniczne to jest takie zgromadzenie, w którym... to jest takie, które jest odpowiedzią na wydarzenia, których nie dało się wcześniej przewidzieć. I tak, nie dało się wcześniej przewidzieć, więc nie dało się też złożyć zawiadomienia o danym zgromadzeniu. Przykładem może być na przykład to, jak były zmiany w prawie aborcyjnym w Polsce i wtedy całe masy ludzi wychodziły na ulicę. Zgromadzenie spontaniczne charakteryzuje się tym, że nie ma organizatora z racji swojej spontaniczności. I zgromadzenie spontaniczne to jest jedyne zgromadzenie, jakie może zostać rozwiązane przez funkcjonariusza policji.
bo w przypadku zgromadzenia zwykłego, uproszczonego, skrzycznego, jest pewno, jest zawsze organizator i poza nim jest też przedstawiciel gminy, który bierze się z tego, że było wcześniej zgłoszone zawiadomienie. A ponieważ nie ma zawiadomienia przy spontanicznym, to też nie ma przedstawiciela, ergo funkcjonariusz policji, jeżeli coś się dzieje, jeżeli są istotne przesłanki do rozwiązania zgromadzenia, wtedy funkcjonariusz policji, funkcjonariuszka mogą rozwiązać zgromadzenie. I zgromadzenie cykliczne to jest stosunkowo nowy twór, że tak to nazwę, został wprowadzony do prawa o zgromadzeniach pod koniec 2016 roku, od kwietnia 2017 działa. I zgromadzenia cykliczne to są zgromadzenia w pewien sposób uprzywilejowane, ponieważ jeżeli w danym miejscu odbywa się zgromadzenie cykliczne, to wtedy inne zgromadzenia nie mogą się odbywać w tym miejscu. Czyli nie może się odbyć na przykład kontra do zgromadzenia cyklicznego, bo jest zakaz. I zgromadzenie cykliczne to jest takie, które albo jest organizowane co najmniej 4 razy do roku w tym samym miejscu albo na tej samej trasie przez tę samą osobę według prostowego terminarza, albo odbywa się raz do roku, albo od trzech, co najmniej 3 lat odbywa się raz do roku w dniach świąt państwowych i narodowych. I ma w szczególności na celu uczczenie doniosłych i istotnych dla historii Rzeczypospolitej Polskiej wydarzeń. I wtedy organizator takiego zgromadzenia czy organizatorka mogą zgłosić się do wojewody z prośbą o wyrażenie zgody na zorganizowanie takiego zgromadzenia i mają i to wtedy zgoda na to zgromadzenie jest wydawana na okres 3 lat. I to jest absolutnie niezgodne ze standardem międzynarodowym właśnie ze względu na to, że sam ten zakaz organizowania innego zgromadzenia w tym czasie wpływa na wolność zgromadzeń osób, które nie biorą udziału w zgromadzeniu cyklicznym. A poza tym bardzo niejasny jest ten zapis, właśnie można go na wiele sposobów rozumieć, o tym, że dane zgromadzenie ma na celu w szczególności uczczenie doniosłych i istotnych dla historii Rzeczypospolitej Polskiej wydarzeń. Ponownie. Zgromadzenie cykliczne to uprzywilejowanie niektórych zgromadzeń, nieograniczenie wolności zgromadzeń osób poza zgromadzeniem cyklicznym, o czym też już powiedziałam właściwie. Dobra. Może, jeżeli, przepraszam, tylko jeżeli mogę tylko dodać, bo może to będzie istotne w kontekście tego zgromadzenia uproszczonego, to ważne jest to, że to jest właściwie jedyne takie zgromadzenie, które może zorganizować osoba fizyczna. Przepraszam, tylko tyle chciałem dodać tak w celu uzupełnienia. Tak, dzięki. Dobra, i tyle ze standardów. Starałam się sklecić całe najważniejsze informacje ich dotyczące. I dalej mamy projekt obserwacji zgromadzeń. Jak już powiedziałam wcześniej, projekt prowadzimy od 2017 roku. Jego pierwsza edycja była w latach 2017-2019, potem była przerwa covidowa. I w tym roku wróciliśmy z całym projektem na rok we współpracy z sekcją Amnestii Norweską. W ciągu całego trwania projektu udało nam się przeszkolić ponad 60 osób obserwujących i przeprowadzić ponad 40 obserwacji różnych zgromadzeń. Po każdej obserwacji jest spisywany raport. Raporty są pisane tak, że jakby na każdej obserwacji są parę obserwatorów, zawsze jesteśmy w parach. Każda para pisze swój raport i wysyła go w tym roku do mnie jako osoby koordynującej i ja ze wszystkich raportów i też z tego, co ja sama zaobserwowałam na danym zgromadzeniu, piszę jeden konkretny raport, wyciągamy z niego wnioski i publikujemy go na naszej stronie internetowej. Jeżeli chodzi o same cele, to chodzi nam przede wszystkim o zwiększenie w społeczeństwie świadomości o prawach osób uczestniczących w protestach. I na koniec projektu kierujemy też do polskich władz rekomendacje dotyczące standardów wolności zgromadzeń w Polsce na podstawie naszych raportów i wniosków, jakie wyciągamy z obserwacji. I na naszej stronie można też znaleźć raport z właśnie wnioskami i rekomendacjami, które powstał po tej pierwszej części projektu obserwacji.
I to, na co zwracamy w nim przede wszystkim uwagę, to jest nieproporcjonalne używanie siły przez policję, czyli trzymanie w kotle czy przedłużające się legitymowanie. Często obserwowaliśmy to w przypadku miesięcznic, które odbywały się w Warszawie. Jeżeli była miesięcznica i była kontra, to uczestnicy tejże kontry byli właśnie często trzymani w kotle, czy jakby zagrożonym policji i nie mogli się ruszyć ani opuścić danego miejsca. Prewencyjne zakazywanie marszów równości, o którym już powiedziałam, które jakby nie powinno mieć w ogóle miejsca, bo nie spełnia standardów, jest wbrew właściwie standardom międzynarodowym. Różnica w zabezpieczeniach zgromadzeń jest, zaobserwowaliśmy przede wszystkim w przypadku Marszu Niepodległości, gdzie wraz z Marszem Niepodległości w Warszawie 11 listopada też od paru lat jest koalicja antyfaszystowska, jakby przemarsz. I w przypadku koalicji antyfaszystowskiej zaobserwowaliśmy bardzo dużą ilość funkcjonariuszy i funkcjonariuszek w pełnym rynsztunku, w białych kaskach, w pełnym wyposażeniu, stojących naprawdę bardzo wąsko i blisko siebie. Z kolei w przypadku trafiającego nie tak daleko Marszu Niepodległości nie widzieliśmy ani jednego policjanta. Za to wiele osób uczestniczących miało albo racę, albo spożywało alkohol, albo posiadało niebezpieczne przedmioty. Więc tutaj zwracaliśmy uwagę na to, że w tym przypadku jakby to, jak policja była, to, w jaki sposób policja prezentowała się przy marszu koalicji antyfaszystowskiej, mogło być efektem zastraszenia. Z kolei w przypadku marszu Niepodległości było poniekąd ciche przyzwolenie na łamanie prawa, chociażby właśnie racami czy spożywaniem alkoholu. Ostatnie, stosowanie sankcji karnych wobec osób korzystających ze swojej wolności słowa, wolności zgromadzeń, czyli ponownie często w przypadku osób, które po prostu pokojowo protestowały przeciwko miesięcznicom w Warszawie. Te osoby były legitymowane, zatrzymywane, nakładano na nie różne sankcje karne. I jeżeli chodzi o rekomendacje, to one w całym tym raporcie zajmują ze dwie strony. Ja tutaj chciałam wyciągnąć trzy najważniejsze. Pierwsza z nich to jest to, że obowiązkiem przedstawicieli organów ochrony porządku publicznego powinno być ułatwienie odbywania pokojowych zgromadzeń, a nie nadmierne ograniczenie możliwości ich organizowania. I że brak urzędowego zgłoszenia zgromadzenia nie stanowi podstawy do uznania go za nielegalne. To ostatnie zdanie też jest elementem standardów międzynarodowych i tego, że jeżeli pójdziemy gdzieś protestować i nawet jeżeli nie zgłosimy tego do Urzędu Miasta, to nadal mamy prawo pokojowo protestować. Jakby to nie jest wystarczające, jeżeli pokojowo po prostu protestujemy, stoimy, to nie jest wystarczająca przesłanka do tego, żeby dane zgromadzenie rozwiązać. Druga rekomendacja jest taka, że Sejm i Senat powinny znowelizować prawo o zgromadzeniach i usunąć z niego zapisy o zgromadzeniach cyklicznych oraz zapisy, które nakładają wymóg obowiązkowego zachowania 100-metrowego dystansu, czyli to, o czym mówiłam wcześniej, że to też jest niezgodne ze standardami międzynarodowymi. I ostatnie, że władze samorządowe, policja i lub służby specjalne muszą zapewnić, by pokojowe demonstracje i kontrmanifestacje miały równy dostęp do przestrzeni publicznej i jednakową ochronę. I wracając jeszcze do samych obserwacji, jeżeli chodzi o nasze zasady i standardy, to jesteśmy neutralni. Robimy co możemy, żeby zachować tę neutralność, żeby faktycznie być tylko i obserwować i na podstawie tego, co zaobserwujemy, spisywać raport. Opisujemy to, co sami widzimy i słyszymy, czyli jeżeli ja będę na obserwacji i ktoś do mnie podejdzie i powie, że widział, jak kogoś biją, nie wiem, 300 metrów dalej, to jeżeli ja sama tego nie zobaczę, to nie zapiszę tego w raporcie. Przynajmniej nie w moim raporcie z samej obserwacji, bo ja tego nie widziałam, nie słyszałam, a staramy się polegać na tym, czego sami doświadczamy. Znamy przepisy i przestrzegamy prawa. Każda osoba jest szkolona właśnie z przepisów i z samego prawa. To wszystko, co ja streściłam w 20 minut, u nas podczas szkolenia jest rozciągnięte na kilka godzin, przerabiamy właściwie rzeczy krok po kroku i tłumaczymy wszystko, staram się wpoić jak najwięcej informacji. Podczas obserwacji postępujemy zgodnie z poleceniami policji i innych służb.
bo nie jesteśmy tam po to, żeby utrudniać komuś czynności czy pracę, tylko po to, żeby obserwować i patrzeć, co się dzieje. Więc nie wchodzimy pod nogi, jeżeli policja mówi nam, żebyśmy się oddali z danego miejsca, to się oddalamy, zamiast się kłócić. Dokumentujemy bezprawne działania, to jest jakby jeden z naszych głównych punktów skupienia. I dbamy o nasze bezpieczeństwo, co jest absolutnym priorytetem dla mnie jako osoby koordynującej. Zawsze na pierwszym miejscu stawiam bezpieczeństwo osób obserwujących, bo na zgromadzeniach dzieją się różne dziwne rzeczy. Są mniej i bardziej niebezpieczne sytuacje wtedy najważniejsze jest to, żeby nikomu nic się nie stało. Stąd też w ogóle praca w parach, bo jakby druga osoba blisko nas zawsze jest jakimś buforem bezpieczeństwa. Pozostajemy też w stałym kontakcie właśnie jako osoba koordynująca, zawsze pilnuję, czy mam kontakt z każdą parą, czy nic się nie dzieje, czy wszystko jest w porządku. Jeżeli chodzi o same założenia projektu, to obserwujemy tylko tam, gdzie je demonstrujemy. I ten punkt się wiąże właściwie z tą zasadą neutralności, czyli jeżeli Amnesty International pojawi się na przykład jutro na zgromadzeniu, ani jednej więcej, które jest organizowane w Warszawie, nie tylko w wielu miastach zresztą, to wtedy nie pojawiamy się tam z obserwacją. Obserwują tylko wyszkolone osoby, czyli to, co już trochę powiedziałam, że przerabiamy prawo, przerabiamy uprawnienia, obowiązki policji. W tym roku na przykład na szkolenie zaprosiliśmy właśnie Gerarda, żeby nam o tym poopowiadał trochę więcej z punktu widzenia kogoś, kto faktycznie w tym siedzi. Przerabiamy zasady bezpieczeństwa, które, jak już mówiłam, są priorytetem i standardy zachowania osoby obserwującej. I każda osoba ma na wyposażeniu swoją kamizelkę z napisem obserwator, obserwatorka, identyfikatory imienne, upoważnienia. Każde upoważnienie jest wydawane na każdą obserwację, czyli upoważnienie do obserwacji, prowadzenie obserwacji. Każdy zna zasady obserwacji i mamy też jeden konkretny formularz, który właśnie wypełniamy jako raport i przesyłamy dalej. I na koniec, co obserwujemy? Obserwujemy liczbę osób biorących udział w zgromadzeniach, ich przekazy i dynamikę, jakie im towarzyszą emocje, czy są nastawieni pokojowo, czy nie, jakie mają banery, co skandują, jeżeli się trafi akurat, jakie są ich interakcje z policją, czy z konkretną demonstracją, jeżeli się jakaś pojawia, jak dane zgromadzenie jest zabezpieczone, czyli ile jest funkcjonariuszy, funkcjonariuszek, jak są rozmieszczeni, czy są widoczni, czy nie są widoczni, jakie mają ze sobą sprzęt, jakie stosują taktyki, rodzaje pojazdów, jakie są używane bariery. Jak już wspomniałam, interakcje organizatorów, uczestników zgromadzenia z policją, jakie są komunikaty wydawane, czy występuje legitymowanie, użycie siły zatrzymania, jeżeli są używane jakieś środki przymusu bezpośredniego, też to obserwujemy, staramy się ocenić, czy dany środek przymusu bezpośredniego był użyty proporcjonalnie do danej sytuacji, czyli to było faktycznie, czy to faktycznie było konieczne wyjście, czy było to może jednak trochę nadużyte, co obserwowaliśmy na przykład wielokrotnie właśnie przy tych miesięcznicach. No i w razie zgromadzeń kontrdemonstracji, tak już powiedziałam, interakcje werbalne, fizyczne, transparenty, jakie są emocje, czy to jest pokojowa kontra, czy niekoniecznie, czy próbują atakować główne zgromadzenie, czy nie, i tak dalej. Tak w dużym skrócie o całym projekcie obserwacji i to jest ode mnie na tyle z mojej części. Super, to teraz będziemy mogli przejść do pytań. A tak jak myślałam, pytań jest dużo i zaraz. To znaczy moje pytanie będzie takie pierwsze pytanie ode mnie, jeśli chodzi o szkolenia, które organizowaliście. Czy planujecie kolejne szkolenia i ewentualnie czy będziecie dawać znać i czy można się, w jaki sposób można się zgłaszać na takie szkolenia, gdyby któryś z naszych słuchaczy był zainteresowany i chciał właśnie zostać obserwatorem, na przykład podczas jakichś zgromadzeń, nie wiem, okołowyborczych, czy po prostu się przeszkolić i brać udział jako obserwator w wydarzeniach? Na chwilę obecną na ten rok niestety już nie planujemy żadnych kolejnych szkoleń, bo mieliśmy tam w kwietniu, marzec-kwiecień mieliśmy szkolenie i wtedy werbowaliśmy osoby do projektu.
Na chwilę obecną też jest mi ciężko powiedzieć, czy będziemy kontynuować projekt w przyszłym roku. To też dużo zależy od sytuacji, od planów, jakie ostatecznie ustaniemy na przyszły rok. Ale jeżeli ktoś jest zainteresowany, zainteresowana, to jak najbardziej można też, nie wiem, odezwać się do mnie. I też będę miała to w pamięci, że jeżeli będzie kolejne szkolenie, to będę dawać znać, się odzywać, tak, że coś robimy, że będzie można dołączyć. Na chwilę obecną niestety nie ma takiej możliwości już. To ja też tutaj tylko powiem i ty pewnie ten temat rozwiniesz, że na waszej stronie, na stronie Amnesty jest sporo materiałów, które osoby zainteresowane tematem mogą przejrzeć, mogą zobaczyć, właśnie trochę przybliża to też temat. Więc może powiesz coś więcej, bo mówię, bo myślę, że po prostu mamy osoby, które są zainteresowane i nas teraz słuchają i może by się chciały czegoś więcej dowiedzieć. Tak, na pewno mamy to, co już wspominałam, czyli raporty z obserwacji, które czasami są bardziej porywające, czasami mniej, też zależy od tego, jakie zgromadzenie było obserwowane. Na pewno mamy też bardzo dużo jeden raport o tym, jak właśnie o samym projekcie obserwacji, czyli jak my je prowadzimy, czym się kierujemy i tak dalej, że to wszystko, co ja streściłam, też jest rozwinięte, 20 parę stron też można znaleźć. Na stronie mamy też materiały dotyczące wolności zgromadzeń i za 2 tygodnie, pod koniec czerwca, startujemy z kampanią dotyczącą prawa do protestu. Wtedy też na pewno będziemy mieli stronę dedykowaną całej tej kampanii i tam będą odnośniki do tych raportów i do tych informacji dotyczących samej wolności zgromadzeń i tego, co przygotowaliśmy też, więc można albo już samemu iść i szukać na naszej stronie, albo poczekać 2 tygodnie i wejść na nią za 2 tygodnie i tam wszystko będzie podsumowane razem. Dobrze, to teraz zgodnie z obietnicą przejdziemy do pytań z widowni i tutaj podejrzewam, że będą pytania, na które bardziej będą kierowane tak naprawdę do pana Gerarda, ale polećmy po kolei. Więc pierwsze pytanie, czy zabezpieczenie policji, na przykład zgromadzenie na ulicy, jest po stronie władzy lokalnej czy organizatora zgromadzenia? Czyli ja rozumiem, że tutaj chodzi o to, kto po prostu, kto jest odpowiedzialny za zabezpieczenie, za zorganizowanie zabezpieczenia, powiadomienie policji. To chyba tutaj było takie, to miała osoba pytająca na myśli. Jeżeli zgłaszamy zgromadzenie, to wypełniamy, jakby jest na przykład w... Ojku, nie powiem gdzie, bo nie pamiętam, nie przyznam szczerze, ale można online zgłosić dane zgromadzenie. To jest zgłoszenie do Urzędu Miasta na przykład. Tak, to jest zgłoszenie do Urzędu Miasta, dokładnie. I jeżeli chodzi właśnie o samą policję i tak dalej, to po stronie, tam już jest jakby nie po stronie organizatora w tym momencie. Dobrze. To kolejne, gdyby, jeśli pan Gerard chce coś dodać, to my też tutaj zapraszamy i dajemy głos jak najbardziej, bo można się uzupełniać. Tak, i to w takim razie... Nie, tu odpowiedź była, że tak powiem, pełna. Bo rzeczywiście po prostu przedstawiciel miasta wysyła informację do policji o zgromadzeniu, informuje policję i policja ma obowiązek zabezpieczyć, żeby po prostu uczestnikom czy uczestniczkom nic z tego zgromadzenia się nie stało. Więc tutaj za zabezpieczenie odpowiada policja. Super, dziękuję. Która na podstawie danych po prostu dobiera siłę i środki. Super. To pytanie numer 2. Jak wygląda organizacja zgromadzeń religijnych? Czyli prawdopodobnie tutaj chodzi o to, czy jest to ten sam scenariusz po prostu zgłoszenia wydarzenia. Tak, mi się wydaje. Jeszcze nie mamy w ustawie zgromadzeń religijnych wyszczególnionych. Jest tam taki mały zapis. Jest malutki zapis. Jeden dosłownie taki jednozdaniowy. I że troszeczkę jest inaczej. Nie zawsze muszą być one zgłaszane. No proszę. Dobra, a to może chwilkę coś więcej o tym, jeśli nie muszą być zgłaszane, czyli można zorganizować takie zgromadzenie. Znaczy, tam nie ma nic więcej. Tam nie ma nic więcej. To jest jedno zdanie, dosłownie. Nie zawsze muszą być zgłoszone. Tak. Okej. Okay.
Czyli tutaj jest taki kruczek. Znaczy, no, nie dokładnie tak brzmi. Ja mogę oczywiście znaleźć ten zapis, bo to jest dosłownie jedno zdanie. Ja je w międzyczasie może znajdę i Państwu po prostu zacytuję ten zapis. Dobrze? Dobrze. Kolejne pytanie w takim razie. Kto powinien uprzedzić mieszkańców o utrudnieniach związanych ze zgromadzeniem religijnym na przykład? Skoro nie zawsze muszą być zgłaszane. No to podejrzewam, że to jest posadzenie miasta w tym momencie. Jakby organizator nie odpowiada za to. Organizator odpowiada za samo zorganizowanie samego zgromadzenia, zebranie ludzi, powiadomienie służb, ale przygotowanie przestrzeni miasta i tak dalej leży już po stronie miasta, czy też policjalnie, wydaje mi się, miasta raczej, danej jednostki lokalnej. Tak. Dobrze. To jeśli nie mamy już żadnych głosów, to mam tutaj takie pytanie numer 4 i osoba pyta, czy demonstracja z portretami na szubienicach jest ok? Tutaj ewidentnie odniesienie do takiej jednej, która się odbyła. No ja zakładam, że nie jest ok, ale oddaję głos ekspertom. To trochę zależy. Jeżeli to jest, jeżeli to się odwołuje do danego stanowiska państwowego, jeżeli stanowiska, które dana osoba piastuje i decyzji podejmowanych przez tę osobę w związku z tym stanowiskiem, to wtedy to jest w porządku ze standardem wolności zgromadzeń, jako że to nie jest personalnie do tej osoby, tylko odnosi się właśnie do danego ustroju, czy do danej decyzji, jakby wyżej postawionej, że tak to ujmę, nie wiem jak to ująć. Mm-hmm. A jeżeli to jest dotyczy, nie wiem, jeżeli nienawidzimy naszego sąsiada i to jest nasz sąsiad, no to wtedy to jest już nie w porządku i to jest nawoływanie do przemocy. Nie wiem, czy to jest wystarczająca odpowiedź. Ja może wrócę do tych przepisów dotyczących zgromadzeń kościelnych i to jest artykuł 2 i on dosłownie brzmi w ten sposób, że przepisów ustawy nie stosuje się do zgromadzeń organizowanych przez organy władzy publicznej, odbywających się w ramach odbywających się w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych. Koniec kropka. I nic więcej nie wiemy. No to znaczy, że ustawy się tej nie stosuje, więc jakby wszystkie te zezwolenia, zgłoszenia i tak dalej tego nie dotyczą. Oczywiście w praktyce wygląda tak, że zawsze lokalna policja jest informowana o tym, że takie zgromadzenie, no nie wiem, jakaś pielgrzymka czy jakaś procesja się odbędzie, no ze względu właśnie na zabezpieczenie. Poza tym najczęściej są to tego typu zgromadzenia, czy jak to nazwać inaczej, no które niestety wymagają zamknięcia ruchu, tak, i ograniczenia tego ruchu w mieście, więc policja siłą rzeczy no musi wiedzieć o takich imprezach. Dziękuję bardzo. Dobrze, to kolejne pytanie. Jak wygląda zgłoszenie zgromadzenia, którego organizatorem jest organ władzy lokalnej, czyli na przykład wójt gminy, burmistrz? Czy taki organizator zgłasza zgromadzenie sam do siebie? Tutaj będziemy mieć czasami bardzo podchwytliwe i bardzo trudne pytania. To może ja odpowiem, jeżeli mogę. No nie, no przed chwileczką właśnie przeczytałem, tak, że tej ustawy, przepisów tej ustawy nie stosuje się do zgromadzeń organizowanych przez władze lokalne, władze publiczne, przepraszam, więc nie, no nie zgłasza sam do siebie, ale informuje o tym oczywiście policję również. Jasne. No bo tutaj no nie mógłbym mu nic wydać zakazu, tak, tego zgromadzenia, nie może sam sobie, nie wiem, wydać decyzji, więc dlatego siłą rzeczy jest to wyłączone z ustawy. Pani Joanno, czy coś chce Pani dodać? No myślę, że gada to wyczerpał. Wspólnymi siłami będziemy odpowiadać na najtrudniejsze pytania. Ja myślę, że moglibyśmy się zastanowić tutaj, czy nie jest to pewnego rodzaju przejaw nierównego traktowania. No właśnie. To jest kolejny wątek. I myślę, że gdybyśmy zaczęli ten wątek rozwijać, to tutaj trochę czasu by nam zajęło rozważenie różnych możliwości.
Ale w takim razie pytanie numer 5 i tutaj jest takie chyba dosyć, będzie to proste pytanie. Kiedy i kto może rozwiązać legalne zgromadzenie? Czyli czy w ogóle jest to możliwe i czy na przykład organizator może się w jakikolwiek sposób nie zgodzić w momencie, kiedy zgłosił zgromadzenie, jest ono legalne i na przykład policja stwierdza, że je rozwiązuje, podając jakiś powód? Jeżeli zgromadzenie jest legalne, czyli jest cały czas pokojowe i nie występują żadne tego typu przesłanki, że na przykład właśnie ktoś stosuje przemoc albo nawołuje do przemocy, to nie ma możliwości rozwiązania zgromadzenia. Zgromadzenie generalnie może zostać zwykłe i ugroszczone, może zostać rozwiązane albo przez organizatorkę, albo przez przedstawiciela gminy. Przedstawiciel gminy rozwiązuje zgromadzenie właśnie tylko w przypadku, kiedy widzi jakieś niepokojące oznaki, jak na przykład, że nie wiem, zaczynają się 15 burt, w tym jest, zaczyna się czymś niebezpiecznie i przestaje być zgromadzenie pokojowe. I wtedy kontaktuje się z organizatorem, organizatorką, że hej, no, chyba należy to rozwiązać. Jak organizatorka nie chce rozwiązać zgromadzenia, to wtedy przedstawiciel gminy może podjąć decyzję, że jednak rozwiązujemy. Policja, jak powiedziałam, może rozwiązać jedynie zgromadzenie z tego skłonia, czy to powiedziałam? Zgromadzenie spontaniczne. Mhm. A, tak, natomiast policja rzeczywiście nie może rozwiązać innych zgromadzeń. Często jest o to, jakby też są pretensje do policji, także dlaczego policja nie rozwiązała zgromadzenia jakiegoś. Policja zgłasza i ma obowiązek rzeczywiście zgłoszenia do organizatora, że widzi potrzebę rozwiązania takiego zgromadzenia. Natomiast taką decyzję może podjąć tylko i wyłącznie, nie organizator, tylko i wyłącznie przedstawiciel gminy. Natomiast no właśnie tutaj często ten konflikt występuje, tak, że policja widzi jednak potrzebę rozwiązania zgromadzenia, a przedstawiciel gminy mówi nie, jeszcze poczekajmy, jeszcze może zaczekajmy, zaraz się skończy i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jest kwestia jedna, tutaj może warto doprecyzować i powiedzieć tak naprawdę, bo tutaj Asia oczywiście, tak jak powiedziałaś, że legalnego zgromadzenia nie można rozwiązać. Tylko trzeba dodać jedną rzecz, że w momencie, kiedy zgromadzenie przestaje być pokojowe, ono z automatu jakby staje się nielegalnym zgromadzeniem. I dlatego jest ta podstawa do rozwiązania tego zgromadzenia. A ja tak dodam takie pytanie, a co w momencie, jaka jest procedura w momencie, kiedy na przykład mamy zgromadzenie zgłoszone w sposób prawidłowy, nie spontaniczne, ale zgłoszone, ale na przykład występuje jakiś czynnik, nie wiem, ryzyka, ale zewnętrznego, to znaczy ono jest nadal pokojowe, ale dzieje się coś, co w ocenie na przykład policji jest powodem do poproszenia osób o rozejście się, o opuszczenie danego miejsca. Taki przypadek, no po prostu zagrożenia bezpieczeństwa osób biorących udział w zgromadzeniu. Czy wtedy to nadal jest zgromadzenie, znaczy zgłoszenie do przedstawiciela i czekanie na jego decyzję, czy w takim momencie policja ma możliwość podjęcia jakby po prostu decyzji ze względu na bezpieczeństwo osób zgromadzonych? Nie wiem, czy ty, Jasiu, się na to odniesiesz? To znaczy, ciężko mi się tak wyobrazić sobie tego sytuację, ale generalnie to nadal pozostaje decyzją organizatorki albo przedstawiciela gminy. Mnie też się ciężko, szczerze mówiąc, odnieść do takiej sytuacji, dlatego że policja ma obowiązek zabezpieczyć zgromadzenie i nie doprowadzić do sytuacji takiej, której mu temu zgromadzeniu legalnemu cokolwiek zagraża. Więc jakby no nie może ponosić konsekwencji legalne zgromadzenie, dlatego że jest ktoś, kto po prostu próbuje zagrozić bezpieczeństwu tego zgromadzenia. Znaczy, ja nawet nie mówię o zagrożeniu jakby z zewnątrz, ale na przykład myślę o takiej sytuacji, że nie wiem, że jest zgromadzenie, które wszystko przebiega bez problemu, ale na przykład odbywa się ono w miejscu, gdzie nie wiem, mamy jakąś straszną burzę, jest możliwość taka, że coś na kogoś spadnie, nawałnica, ewentualnie nie wiem, ludzie się zaczynają zbytnio tłoczyć i może dojść do jakichś niefajnych sytuacji, po prostu, że na przykład ktoś, nie wiem, zostanie zepchnięty, ruch pewnie będzie zablokowany, ale na przykład, nie wiem, z jakiejś wysokości czy coś takiego. O takie sytuacje mi chodzi.
Znaczy, to są jakieś sytuacje szczególne, natomiast proszę pamiętać o jednej rzeczy, że zawsze jakby życie ludzkie jest najważniejszą wartością, tak? Jeżeli po prostu no, policja będzie widzieć, że nie wiem, coś ma spaść na kogoś, tak? No to oczywiście, że po prostu poprosi osoby, żeby, nie wiem, zmieniły swoje miejsce przebywania, przesunęły się i tak dalej. To jest po prostu działanie tak jak w każdej innej sytuacji zagrożenia życia człowieka. Natomiast w dalszym ciągu jakby musimy to rozdzielić, bo to nie jest rozwiązanie zgromadzenia. To nie jest rozwiązanie zgromadzenia. Rozwiązanie zgromadzenia jest wtedy, kiedy podaje się komunikaty, że proszę o zejście się, ponieważ zgromadzenie przestało mieć charakter pokojowy, przestało mieć charakter legalny i organizator wtedy sam podaje decyzję, ale może też przedstawiciel gminy, tak, że po prostu zgodnie z decyzją przedstawiciela gminy zgromadzenie zostaje rozwiązane, tak, i wtedy ono traci charakter tego legalnego i wtedy jak najbardziej policja może interweniować, może podjąć działania. Jasne, bardzo, bardzo dziękuję. I tak naprawdę ostatnie dwa pytania. Czy w okolicy zgromadzenia cyklicznego można zorganizować inne zgromadzenie, a jeśli tak, to w jakiej minimalnej odległości? To jest ponownie odległość tych 100 metrów. Tak naprawdę, nie można bliżej absolutnie i ten zakaz zgromadzeń, to się odnosi, o którym wspominałam też podczas prezentacji, odnosi się do tego, że nie można w tym miejscu zorganizować. Jeżeli zorganizuje się też bliżej, to też wtedy można zakazać tego zgromadzenia. To tak w dużym. Super. I ostatnie pytanie. Ile osób w jednym miejscu, które spotkały się w tym samym celu, to już zgromadzenie? To jest różnie definiowane z tego, co kojarzę. Wydaje mi się, że minimum to jest 2. Ale też na przykład jeżeli ktoś zgłosi zgromadzenie na 50 osób i przyjdzie sam, to też to uznajemy za zgromadzenie, no bo on prowadzi, nie wiem, stoi, krzyczy swoje rzeczy albo ma swój baner, cokolwiek, więc to wtedy też uznajemy za zgromadzenie. No, tak, to jest takie minimum. Dobrze. Nie słyszę już więcej głosów i pan Gerard chyba też nic nie chce dodać. I nie ma też więcej pytań. W związku z tym ja myślę, że możemy, że bardzo, bardzo Ci dziękuję i przejdziemy do kolejnej części i porozmawiamy sobie teraz o tym, jak wygląda na zgromadzeniach sprawa z policją. I tutaj ponownie przedstawię pana Gerarda Bacha i przeczytam jego opis, bo ustaliliśmy, że tak będzie znacznie szybciej. Młodszy inspektor policji w stanie spoczynku, absolwent Helsińskiej Szkoły Praw Człowieka oraz kierunku Ochrona Praw Człowieka PAN, w latach 2012-2016 członek Rady Konsultacyjnej do spraw przeciwdziałania rasizmowi, ksenofobii i związanej z nimi nietolerancji przy Radzie Ministrów oraz pełnomocnik wojewody świętokrzyskiego do spraw mniejszości narodowych i etnicznych. W latach 2007-2018 pełnomocnik świętokrzyskiego komendanta policji do spraw ochrony praw człowieka, współautor procedur antydyskryminacyjnych w policji i certyfikowany trener kompetencji wielokulturowych oraz obszaru przeciwdziałania dyskryminacji i nierównego traktowania. Oraz w 2015 roku nominowany do prestiżowej nagrody Okulary Równości. Więc teraz wiemy już o panu wszystko i oddaję głos i zamieniamy się w słuch. Dziękuję bardzo za to przedstawienie. Można powiedzieć, że prawie wszystko, może tylko dodam, że w policji przesłużyłem 31 lat, odszedłem rok temu i tak szczerze powiedziawszy, przyznam się Państwu szczerze, że to była taka decyzja bardzo przemyślana, ponieważ mogę to otwarcie powiedzieć, mentalnie nie zgadzałem się z wieloma kwestiami, które dotyczą policji, w sensie funkcjonowania policji, ale również tego, co się jakby wokół policji dzieje. No, to tyle tak tytułem wstępu, natomiast ja mam taki, oczywiście za chwileczkę tutaj przedstawię i udostępnię swoją prezentację. Mam nadzieję, że ona już jest widoczna. I ja myślę, że tak, no, o działaniach policji podczas zgromadzenia naprawdę można mówić bardzo dużo i szczerze powiedziawszy, kiedy pani Marta do mnie zadzwoniła i powiedziała, że jest 45 minut, to miałem dylemat, na czym się skoncentrować, bo ten temat jest naprawdę, naprawdę bardzo szeroki. Więc ja powiem może takie najważniejsze rzeczy, które Państwu się mogą przydać z punktu widzenia uczestniczenia w zgromadzeniach.
A poczekam po prostu na te pytania, tak, które być może Państwo będą mieli. Ja też chciałbym od razu powiedzieć jedną rzecz, dlatego że oczywiście przepisy one oczywiście obowiązują, tak? Takim głównym przepisem to jest ustawa o policji, no i oczywiście ta ustawa, o której wspominała również pani Anna, czyli ustawa o zgromadzeniach, ale też Państwu powiem, jakby jak to wygląda też od strony praktycznej, tak? No bo wszystkiego się nie da zapisać, tak? Czasami po prostu i proszę tego nie odbierać, że jestem tutaj adwokatem diabła, tak? Że po prostu w jakiś sposób próbuję usprawiedliwiać pewne działania. Dobrze, to aha, tylko to jakiś mam problem, że mi się to nie chce. O jest, dobra. No i tylko. W tak prezentacji jak, wszystko jest OK. Tak, widzimy, dobra, bo nie chciało mi się to przeskoczyć slajd, dlatego się tutaj już zestresowałem. Proszę Państwa, tak naprawdę podstawowe dokumenty, które regulują pracę policji, niezależnie od tego, czy podczas zgromadzeń, czy w ogóle gdziekolwiek, jakakolwiek policja podejmując interwencję, to jest oczywiście najważniejszy dokument, ustawa o policji z 6 kwietnia 90 roku. Ona ma w ogóle bardzo taki ciekawy zapis w tym preambule, który fajnie jakby był stosowany, to ja bym był bardzo szczęśliwy, dlatego że tam jest napisane, że tak naprawdę jakby wprowadzając tę ustawę, policja miała zmienić pewnego rodzaju nastawienie i kontakt z obywatelem nastawiony bardziej na współpracę, a nie konfrontację. Tak przynajmniej jest to zapisane. No kolejnym takim dokumentem jest oczywiście ustawa o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej. To jest bardzo ważna ustawa, dlatego że ona tak naprawdę reguluje, kiedy i w jaki sposób policjant czy policjantka może użyć środki przymusu bezpośredniego. To jest ważne też z punktu widzenia takiego, że no środki przymusu bezpośredniego i broń palna, no to są środki, które w pewien sposób mogą naruszyć prawa i wolności osób. Oczywiście mówię to w kontekście jakby ustawowych zakazów, tak, i ustawowych wyłączeń, tak, ograniczenia praw człowieka. Bardzo ważne też z punktu widzenia jakby funkcjonowania policji jest zarządzenie numer 805 Komendanta Głównego Policji, które mówi o zasadach etyki zawodowej policjanta. Szczerze powiedziawszy, według mnie nie jest to doskonały dokument. On nie był zmieniany, on nie był ewaluowany w żaden sposób od 2003 roku, a jednak troszeczkę, że tak powiem, perspektywa funkcjonowania w ogóle społeczna też się zmieniła. Jest tam kilka takich zapisów, z którymi ja też mentalnie nie godzę się. Będąc pełnomocnikiem, próbowałem wielokrotnie też próbować zachęcić też Komendę Główną Policji do tego, żeby te zarządzenia o etyce zostały zmienione, ale niestety nie udało się to. No i tak jak powiedziałem wcześniej, ustawa ta z dnia 24 lipca 2015 roku prawo zgromadzenia, których już tutaj w większości mówiła ja już pozwolę sobie pominąć dotyczą sensu działań policji. Natomiast jeszcze jedna ważna rzecz, są również dokumenty wewnętrzne policji, które są wydane przez Komendanta Głównego Policji, zwłaszcza dotyczące działań pododdziałów zwartych, ale niestety ja powiem tylko o nich ogólnie z tego względu, że one mają po prostu klauzulę niejawną. Dlatego nie mogę po prostu jakoś szczegółowo na temat tych przepisów po prostu mówić. Proszę Państwa, myślę, że ważne jest to, żeby też powiedzieć, bo jeżeli będziemy mówili w ogóle o tych środkach przymusu bezpośredniego i uprawnieniach policji, to ważne przytoczyć sobie definicję, czym jest przymus bezpośredni. No to jest właśnie takie uprawnienie, które jest nadane odpowiednim organom przez ustawę. Tutaj mamy na myśli policję. I teraz, proszę Państwa, tak naprawdę jest to siłowe, takie fizyczne oddziaływanie na człowieka, które zmusza go do określonego zachowania. I tutaj mamy jakby taką kategorię tych środków przymusu bezpośredniego. To jest ta kwestia dolegliwości fizycznej. Tutaj mamy różnego rodzaju, ja wiem, że to nie fajnie brzmi bólu, tak, no ale dźwignie transportowe, które są stosowane, zakładane przez policjantów czy policjantki, no to właśnie służą, że tak powiem, naciskowi na pewnego rodzaju stawy, które powodują, one są bolesne. Ale również obezwładnienie lub unieruchomienie kończyn, tak, i tutaj mam na myśli kajdanki, kaftan bezpieczeństwa.
Kolejnym również jakby taką przesłanką jest wymuszenie poziomu zachowania bez wywołania przeciwnym skutków, tutaj na przykład może być taka kolczatka drogowa, tak? która no nie wywołuje tych skutków ani bólu, ani obezwładnienia osoby, a raczej przedmiotu, jakim jest samochód. I zagrożenie stosowania środków przymusu świetnego. Czyli chodzi o sytuację taką, gdzie najczęściej jest to właśnie ten bierny, przepraszam, czynny opór, tak? Czyli na przykład, nie wiem, osoba, która próbuje odebrać środek przymusu pośredniego policjantowi czy policjantce, tak? Czyli nie wiem, próbuje odebrać mu pałkę czy broń palną, tak? Do tego są oczywiście oddzielne jeszcze przepisy. Teraz powiem jeszcze, czym jest czynny opór i bierny opór, bo on jest też istotny w kontekście prawa do stosowania środków przymusu pośredniego, uprawnienia stosowania tych środków przez policjantki. Tak naprawdę prawie każdy środek przymusu, właściwie każdy środek przymusu pośredniego może być użyty, kiedy mamy do czynienia z czynnym oporem. Jeśli chodzi o bierny opór, to tak naprawdę jedynym środkiem, gdzie nie można użyć go w momencie, kiedy mamy do czynienia bierny opór, to jest oczywiście broń palna, no to jest oczywiste. Natomiast drugim takim środkiem jest pałka służbowa. Czyli nie można, jeżeli nie wiem, ktoś siedzi na ulicy, to nie można go po prostu tą pałką tłuc, tak, żeby on po prostu z tej ulicy wstał. Pozostałe środki przymusu pośredniego, one mogą być użyte w momencie, kiedy mamy do czynienia również z bierny oporem. No, czynny opór to jest taki, gdzie po prostu zachowanie osoby na jest jej taką, ja może przeczytam, żeby po prostu już nie opowiadać o tym, żeby to nie przedłużać. Jest aktywność, oddziaływanie na otoczenie pewną siłą, która tkwi w niej samej siły, czyli siły więźni, i czynny opór wyraża się również w użyciu przemocy lub groźby bezprawnej przemocy w celu zmuszenia policjanta do zaniechania prawnej czynności służbowej. Działanie takie może wyczerpać również zamiana artykułu 224 paragraf 2, czyli utrudnianie działań funkcjonariuszowi publicznemu. Zmuszanie do funkcjonariusza publicznego do określonego działania. I tu na to chcę zwrócić uwagę szczególną, dlatego że, proszę Państwa, na tę kwestię groźby bezprawnej. Często osoby mylą to z groźbą karalną. Groźba karalna to jest taka groźba, którą ja wypowiem, ale musi być uzasadniona obawa jej spełnienia. Sąd tak naprawdę bada ten związek przyczynowo-skutkowy, tak? Natomiast w przypadku groźby bezprawnej nie musi być badany, absolutnie w ogóle nie jest badany ten związek przyczynowo-skutkowy, czy ta groźba wzbudziła uzasadnione obawy u policjanta, policjantki, czy też nie, tylko samo wypowiedzenie tej groźby jest już formą groźby bezprawnej, tak? Czyli na przykład, jeżeli ktoś by powiedział do policjanta czy policjantki, już patrzę z takiego górnego C, tak, że nie wiem, za chwilę cię zastrzelę, to sąd nie będzie badał tego, czy ta osoba miała broń przy sobie, czy mogła to zrobić, czy miała dostęp do broni i tak dalej. Po prostu samo wypowiedzenie groźby jest już tą formą czynnego oporu, a tutaj jeszcze w tym przypadku mamy tutaj ten artykuł 224 kodeksu karnego, który jest przestępstwem, I bierny opór to jest przeciwstawienie się wykonywaniu prawnego żądania funkcjonariusza przejawiane bez użycia wobec niego przymocy lub groźby. Tak? I wtedy mamy do czynienia z tym biernym oporem. Ważne też jest, muszę o tym powiedzieć, o pododdziałach zwartych. Dlaczego, proszę Państwa? Dlatego, że jeśli chodzi o zgromadzenia publiczne, operacja w ogóle zabezpieczenia całego zgromadzenia publicznego, tam uczestniczy naprawdę różnego rodzaju służby policyjne. Ci, których Państwo najczęściej widzą, to są ci właśnie funkcjonariusze w tych białych kaskach, w tak zwanych tych żółwiach, czyli to, co mają założone te wszelkiego rodzaju przyłbice i tak dalej. To są policjanci, którzy należą do pododdziałów zwartych. Oni oczywiście podczas zgromadzenia działają jako pododdziały zwarte. Dlaczego na to zwracam uwagę? Dlatego, że oni mają zupełnie inne uprawnienia niż policjanci, którzy na przykład są w służbie patrolowej. Policjanci pododdziału zwartego, jeżeli nie pełnią służby podczas zgromadzenia, no to oni oczywiście pełnią służbę normalnie jako funkcjonariusze policji w patrolach, najczęściej czy zmotoryzowanych, czy pieszych, ale podczas zgromadzenia oni troszeczkę podlegają innemu działaniu, innym przepisom. Jak można ich rozpoznać? No właśnie przede wszystkim po tych białych kaskach, po tym również, że oni nie poruszają się pojedynczo, oni zawsze są w tak zwanym tym pododdziale zwartym, tak? I oni niekoniecznie muszą być też, najczęściej tak jest, że oni są ustawieni na trasie przejścia na przykład zgromadzenia, ale też mogą być poustawiani w różnego rodzaju tak zwanych
grupa wsparcia, mogą być pozostawiani również gdzieś w bocznych uliczkach, na tak zwanych odcinkach, dlatego że oni są podzieleni na różnego rodzaju odcinki, czyli gdzieś tam w ulicach te odcinki zabezpieczenia są. Kolejną grupą, którą policjanci, którzy biorą udział w zabezpieczeniu, to są zawsze policjanci, którzy no, nie są w tych białych kaskach, tak? I oni są po prostu umundurowani, tak jak Państwo czasami widzą, patrole policyjne, które patrolują ulice, czyli najczęściej z tych granatowych mundurach. I zaraz powiem, bo oni są również oznakowani. Pododdziały zwarte zawsze mają oznaczenie takie, jakie Państwo tutaj widzą. Ja wrzuciłem, jakie oznaczenie mają na mundurach. To jest taka tarcza, to tarcza, taka, którą Państwo tutaj widzą, patrząc w kierunku ekranu. Ja ją widzę po prawej stronie. I teraz, proszę Państwa, co jest bardzo istotne. Czasami no, pytają Państwo, w jaki sposób można zidentyfikować policjanta z pododdziałów zwartych, który jest podczas zgromadzenia. No i tutaj jest, proszę Państwa, problem, dlatego że oni tak naprawdę nie mają żadnych oznakowań na sobie, takich, jakie mają, i za chwilę pokażę, inni funkcjonariusze policji. Oni nie mają żadnych oznakowań. Oto trwa cały czas batalia, bo na to zwracał uwagę też, zwłaszcza po strajkach kobiet, zwracał uwagę na to również Rzecznik Praw Obywatelskich. I szczerze powiedziawszy, w moim odczuciu i w moim przekonaniu wręcz, powinni mieć oznakowanie, powinniśmy mieć zawsze informację, jaki funkcjonariusz policji podejmuje dane działania. Tak, to chyba tyle, jeśli chodzi o te pododdziały zwarte. Tutaj pokazuję Państwu znaki identyfikacji imiennej policjantów. Każdy policjant i policjantka zgodnie z przepisem powinien mieć tego typu oznakowania. One są dlatego różne, dlatego że te na przykład, który jest tutaj na tym czarnym tle, to jest tak naprawdę ono jest albo czarne, albo granatowe. To jest coś, co ma każdy, powinien przynajmniej każdy policjant, policjantka mieć na przodzie, na tym właśnie umundurowaniu takim granatowym, na rzepie przyczepiony pierwszą literę imienia i nazwisko. Ta druga taka na granatowym tle, to jest to, co mają policjanci przy umundurowaniu tak zwanym galowym, tak? Czyli dawna ta gabardyna, więc takie oznakowanie. I proszę Państwa, bardzo ważne jest też ta gwiazda, która się znajduje tutaj po mojej lewej stronie, jak patrzę na ekran, dlatego że ona posiada numer. Tę gwiazdę policjanci mają z reguły przy legitymacjach i dlatego ja ją pokazuję, ponieważ oprócz legitymacji to najczęściej pokazują policjanci, na przykład, którzy też uczestniczą w zgromadzeniach, których niekoniecznie musicie od razu widzieć, dlatego że to są policjanci, którzy pracują w służbach nieumundurowani, czyli tak zwani policjanci operacyjni. I oni najczęściej, jeżeli podejmują interwencje, policjanci operacyjni, na przykład z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczych czy z Wydziałów Kryminalnych, oni powinni w momencie podjęcia interwencji założyć oznakowanie taką zieloną, przepraszam, odblaskową opaskę z napisem policja, żeby Państwo mieli świadomość, że interwencję podejmuje policja. Zresztą to był też główny zarzut, pamiętacie Państwo, tego nieszczęsnego zdarzenia, które przyniosło no wstyd, tak, policji i słynni policjanci oddziałów antyterrorystycznych, którzy tam używali tej pałek teleskopowych, tak? Oni nie byli oznakowani, rzeczywiście mogło to miało prawo wprowadzić błąd osoby, że nie wiadomo po prostu, kto tak naprawdę tych pałek teleskopowych używa. I oczywiście, no już nie mówię, są jeszcze policjanci, którzy no oni nie będą w żaden sposób oznakowani, ale o nich bliżej nie mogę mówić, dlatego że to są. Natomiast dlaczego zwracam uwagę na tę gwiazdę? Dlatego, że to jest bardzo ważne, ten numer, który się tutaj znajduje. Ten numer jest również w legitymacji służbowej, tak? czyli to, co najczęściej policjant pokazuje, ale bardzo często jest też tak, że policjanci właśnie ci operacyjni, nieumundurowani policjanci, oni pokazują tą gwiazdę, na której jest ten numer wybity. Proszę Państwa, to jest numer, który jest przyporządkowany tylko i wyłącznie dośmiertnie do indywidualnego policjanta czy policjantki. Czyli na przykład jak ja odszedłem po 31 latach z policji, to nikt inny mojego numeru nie może dostać. Nie ma tak, że po prostu numery się powtarzają, że jak ja już odszedłem, to ktoś dostanie ten numer. Nie. Ten numer jakby odchodzi z policji razem ze mną.
Więc to jest taki numer, który, jeżeli Państwo poproszą o podanie numeru identyfikacyjnego, policjant ma obowiązek podać ten numer identyfikacyjny. Czasami wiem, że zdarza się tak, że policjant mówi, to niech Pan sobie spisze, tak, na przykład z legitymacji, a to jest po prostu no, słabo czasami widoczne, no bo wiadomo, jak ktoś pokazuje legitymację na chwilę, no to ciężko jest odczytać. To mają Państwo prawo zapytać policjanta i policjant ma obowiązek odpowiedzenia, jaki jest jego numer identyfikacyjny. Jeżeli poda ten numer identyfikacyjny, to tak naprawdę nie ma możliwości, że on jest anonimowy. Dlatego, że po tym numerze jesteśmy w stanie zidentyfikować każdego policjanta w Polsce. Nieważne skąd przyjechał, z jakiej jednostki, z jakiego miasta. Więc to myślę, że to jest ważne. No i proszę Państwa, jeszcze jest jedna ważna rzecz, dlatego że często bywa tak, że zwłaszcza organizacje pozarządowe pytają na przykład w zapytaniu, czy zadaniu publicznym, czy w interpelacji jakiejś, posłowie też czasami pytają o dane konkretne danego policjanta, który uczestniczył na przykład w zabezpieczeniu. I tutaj jest taki artykuł 20a ustawy o policji, który mówi o tym, że policja w związku z wykonywaniem zadań wymienionych w artykule 1 ustęp 2 przytoczonej ustawy zapewnia ochronę form i metod realizacji zadań, informacji oraz własnych obiektów i danych identyfikujących policjantów. Ja powiem szczerze, no to oczywiście dotyczy tego, że czasami jak Państwo pytają o to, ile silnych środków było na przykład użytych, to policja najczęściej odpowiada adekwatnie, tak, siły i środki były adekwatne do stwierdzonego wcześniej tak zagrożenia, czy zostały użyte odpowiednie siły i środki, czyli nie podają, ile na przykład było radiowozów, ilu funkcjonariuszy policji, i tak dalej, i tak dalej. No i właśnie powołują się do ten artykuł 20a. Szczerze powiedziawszy, on w niektórych sytuacjach rzeczywiście jest istotny z punktu widzenia ochrony również bezpieczeństwa policjantów. Natomiast mam wątpliwości, ja osobiście mam wątpliwości, czy on ma zastosowanie do na przykład właśnie udziału policjantów w zgromadzeniach, czy nie jest to pewnego rodzaju troszeczkę, że tak powiem, nadużycie. Dobrze. I teraz ustawa o policji. Tak naprawdę cały rozdział trzeci mówi o tym, do czego policjanci mają prawo. Tak, ja też nie będę tutaj tego wszystkiego tutaj czytał i wymieniał, może tylko ja tutaj zaznaczyłem wybrane przepisy, bo one są naprawdę bardzo duże, tutaj godzinę to mówić tylko na temat tego jednego artykułu. Natomiast tutaj oczywiście wymienię legitymowanie osób, tak, w celu ustalenia ich tożsamości, zatrzymywanie osób w trybie i przypadkach określonych po przepisie kodeksu postępowania karnego i innych ustaw. To jest bardzo ważne, dlatego że zatrzymanie tak naprawdę, jeżeli mamy sens, to z zatrzymaniem osoby, i to zawsze są też dyskusje na ten temat, czy na przykład jeżeli osoba zostaje zaproszona do radiowozu, to czy jest to już zatrzymanie, czy nie. W moim odczuciu i zgodnie jakby ze standardami międzynarodowymi, tak, dlatego że osoba nie ma prawa przemieszczać się, tak, nie może wyjść sama z tego radiowozu, nie może go opuścić, a więc w jakiś sposób jej tutaj wolność w tym momencie zostaje ograniczana, wolność, swoboda poruszania się. Natomiast no, w przypadku zatrzymania takiego procesowego powinien być sporządzony protokół, tak, zatrzymania osoby. No, tak się nie dzieje, dlatego, tak jak mówię, no, w standardach międzynarodowych tak jest to traktowane, w standardach polskich nie. Nie jest to traktowane jako zatrzymanie, chyba że osoba na przykład jest przewieziona do komisariatu policji. To wtedy już mamy do czynienia z zatrzymaniem osoby i przysługują jej wszelkiego rodzaju prawa, które przysługują osobie zatrzymanej zgodnie z kodeksem postępowania karnego i tam zawsze ten protokół zatrzymania powinien być wypełniony. Jeśli chodzi o kwestię legitymowania osób, to może warto tutaj jeszcze dodać jedną rzecz. Czasami może być sytuacja taka, że są dwie osoby, które no, zdają się, tak? Idą dwie osoby, zostają zatrzymane przez policję, policja legitymuje tę osobę. Jedna osoba ma dokument tożsamości, jest w stanie się wylegitymować, druga osoba nie ma tego dokumentu. I tutaj, proszę Państwa, nie ma podstaw do zatrzymania tej drugiej osoby, chyba że jest to cudzoziemiec, który no, nie posiada żadnego dokumentu, bo no, generalnie powinien posiadać paszport przy sobie, kiedy gdzieś tam porusza. I wtedy rzeczywiście jest problem. Natomiast jeżeli jest druga osoba, która może potwierdzić, tak, dane identyfikujące tę osobę, no to nie ma tak naprawdę podstawy zatrzymania osoby. Tak? Tak jak mówię, troszeczkę inaczej to wygląda z kwestią cudzoziemców,
dlatego że no, trudno jest ustalić ich miejsce pobytu, jeżeli nie mamy danych personalnych, no bo jest ryzyko, że ta osoba za chwileczkę opuści kraj. Natomiast też mówię to w kontekście takim, jeżeli mamy na przykład do czynienia z cudzoziemcem, który popełnia wykroczenie, na przykład jakieś przestępstwo czy wykroczenie, tak? Więc jest to troszeczkę też inna sytuacja. I oczywiście ma prawo do zatrzymywania osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia. I tutaj, proszę Państwa, tutaj właśnie może to mieć miejsce podczas zgromadzenia. Ja też chcę powiedzieć jedną rzecz, że to jest też tak, proszę Państwa, że tutaj troszeczkę jakby podczas zgromadzenia te przepisy, one nabierają takiej szczególnej mocy, to stworzenie bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego. No bo jednak, ja mówię zwłaszcza o tych dużych zgromadzeniach, tak, jest to naprawdę duża grupa osób i tam no, są takie sytuacje, gdzie to zagrożenie dla większej liczby ludzi, dla ich zdrowia czy życia może być, a także dla mienia. Ja jeszcze chciałbym zwrócić uwagę tutaj w kontekście tego artykułu 15, tak jak powiedziałem, ja tylko wziąłem wybrane przepisy. Chodzi o kwestię kontroli osobistej, przeglądanie zawartości bagażu, sprawdzanie ładunków w portach i na dworcach oczywiście też, ale tutaj jakby zwracam uwagę szczególnie na dokonanie tej kontroli osobistej, także przeglądanie wartości bagażu, bo z tym, że trzeba wątpliwości, czy policjant może to zrobić, czy nie może to zrobić, po prostu kiedy do nas podejdzie. Ja odnoszę się teraz, proszę Państwa, do kwestii zgromadzeń, tak, żeby było to też jasne. Proszę Państwa, może policjant wykonać tej kontroli bagażu na przykład, no właśnie w celu sprawdzenia, czy na przykład osoba, która będzie uczestniczyła w zgromadzeniu, nie ma na przykład właśnie jakichś, nie wiem, środków, które są środkami zabronionymi. Ja w ogóle powiem Państwu szczerze, że ja mam w ogóle taki dysonans, jeśli chodzi o ten przepis zakazujący zgromadzenia, o którym też Jasia tam wspominała, w kontekście posiadania środków pirotechnicznych, dlatego że oczywiście zgadzam się z tym, że te środki pirotechniczne nie powinny być wnoszone podczas zgromadzenia. Natomiast ja mam wrażenie takie, że niektóre zgromadzenia, choćby nawet Marsz Niepodległości, to od razu powinny być rozwiązane tak naprawdę po rozpoczęciu, bo te środki pirotechniczne od razu są wyciągane. Tak? Więc jeżeli byśmy się ściśle wprost trzymali tego przepisu, to tak naprawdę ten marsz powinien być rozwiązany w momencie tak naprawdę wyruszenia, postawienia pierwszych kroków. I teraz, proszę Państwa, bardzo ważna jest jedna rzecz. Zobaczcie Państwo, że tutaj również mówię o tym też ważnym uprawnieniu policji, to jest obserwowanie i rejestrowanie przy użyciu środków technicznych obrazu. To jest też przepis w ogóle, który nie dotyczy tylko i wyłącznie zgromadzeń, dlatego że to jest przepis, który dotyczy również stosowania przez policję tak zwanych kamer nasobnych, o których ja troszeczkę powiem pod koniec mojego tutaj wykładu, znaczy spotkania z Państwem. Natomiast jeśli chodzi, nie ma innych regulacji jakby dotyczących tych kamer nasobnych, które releguje ustawa, a właśnie ten artykuł 15, tutaj ten punkt 5a. I proszę Państwa, zwracam uwagę również na to dokonywanie sprawdzenia prewencyjnego w celu ochrony przed bezprawnymi zamachami na życie lub zdrowie osób, mienie ludzi w celu ochrony przed nieuprawnionymi działaniami skutkującymi zagrożeniem życia lub zdrowia dla bezpieczeństwa i porządku publicznego. I to są właśnie te sprawdzenia prewencyjne, tak? O których ja też tutaj wspomniałem w kontekście też dokonywania różnego kontroli czy przeglądania bagażu, to są właśnie te sprawdzenia prewencyjne. I proszę Państwa, jest przepis, który mówi o tym, że osoba, która jakby no, chce uczestniczyć w tym zgromadzeniu, jeżeli nie podda się temu sprawdzeniu prewencyjnemu na żądanie policji, to może nie zostać dopuszczona do udziału w zgromadzeniu. Dlatego tak, no jakby, jeżeli Państwo nie mają no, nic do ukrycia, tak, no to tak mówię Państwu z punktu widzenia praktycznego, tak, że no nie ma sensu jakby tutaj jakieś prowadzić dyskusji, stawiać opór przed przejrzeniem jakiegoś bagażu, tylko no lepiej po prostu ten bagaż pokazać. Ja, tak jak Państwu mówię, ja mówię Państwu też z punktu widzenia praktycznego, tak, żeby po prostu nie przedłużać pewnych sytuacji, no bo po co doprowadzać sytuacji takiej, gdzie Państwo na przykład zostaną zatrzymani i przewiezieni gdzieś właśnie w celu skontrolowania choćby nawet tego bagażu, plecaka czy coś, co Państwo mają przy sobie. Jeszcze jedna kwestia, na którą też chcę zwrócić uwagę Państwa, to jest taka, że oczywiście ta kontrola, zarówno te sprawdzenie prewencyjne, jak i kontrola osobista, czy to przeglądanie bagażu, ono musi być zachowane, ono musi być z uwzględnieniem poszanowania godności człowieka, tak?
No nie może być tak, że nie wiem, ktoś kurczę, każe się państwu nie rozbierać na środku ulicy. Ja pamiętam, będąc jeszcze pełnomocnikiem, prowadziłem taką skargę, która była złożona, znaczy ja nie prowadziłem skargi, uczestniczyłem w rozpatrywaniu tej skargi przez wydziały kontroli, ponieważ każda skarga rozpatrywana jest przez wydziały kontroli. Natomiast dotyczyło to sytuacji takiej, gdzie właśnie młody człowiek na jednej z ulic, akurat to się działo w Kielcach, został zatrzymany, właśnie no, sprawdzenie prewencyjne, tak, przez policjantów. I oni zaczęli przeszukiwać mu plecak pod kątem szukania środków odurzających. Natomiast no co, oni to zrobili na środku głównego deptaka na ulicy Sienkiewicza, gdzie po prostu mnóstwo ludzi przechodzi i akurat zadziało się tak, że gdzieś tam przychodziła sąsiadka tego chłopaka, no i oczywiście co, poszła fama w całym bloku, że on na pewno ma jakieś narkotyki, że jest dealerem, ludzie sobie dopowiedzieli jeszcze plotki i rodzice tego chłopaka złożyli po prostu skargę na policjantów, tak? Jakby nie na to, że oni wykonali tą czynność, tylko sposób, w jaki to wykonali. Bo oczywiście oni nie powinni tego w taki sposób zrobić, mogli gdzieś, nie wiem, poprosić, żeby zszedł gdzieś, no nawet do bramy, tak? Żeby nie działo się to po prostu na widoku, tak, że wszyscy widzieli, jak policja go tam przeszukuje i sprawdza mu kieszenie, sprawdza mu też bagaże. Dobra, to lecimy dalej. Tak jak mówiłem, jeśli chodzi o kwestię zatrzymania, no to już wtedy tutaj mamy zastosowanie tych środków, przepraszam, przepisów z kodeksu postępowania karnego. I też proszę pamiętać, że jeśli chodzi o to badanie lekarskie, to policjanci mają obowiązek niezwłocznie udzielić tej pierwszej pomocy przedmedycznej, czy też poddać osobę badaniu lekarskiemu. Wyjątek, jaki tutaj stanowi, jeśli chodzi o to udzielenie tej pierwszej pomocy medycznej, to jest taki, że jeżeli na miejscu są jakby przedstawiciele służb medycznych, czy ktoś udziela tej pomocy przedmedycznej, no to wtedy policjanci jakby odstępują od tego. Natomiast też drugim takim wyjątkiem jest, jeżeli w dalszym ciągu jest jakby jest sytuacja, która zagraża życiu lub bezpieczeństwu policjanta, tak? Czyli nie wiem, na przykład jest sytuacja taka, że no nie wiem, ktoś na przykład dostał gumą, przepraszam, środkiem tym niepenetracyjnym, czyli tym gumowym, tak? I nie wiem, upadł na ziemię, a policjanci mu to, że dalej, bo na przykład, nie wiem, trwa napór osób, tak? Czy nie wiem, rzucane są kamienie w kierunku policji, czy jakieś przedmioty, jakby policjanci nie udzielają pomocy tej osobie. Więc to jest ten taki wyjątek, kiedy mogą nie udzielić w takiej sytuacji tej pomocy przedmedycznej. Dobra, to chyba tyle. No tutaj tak jak powiedziałem o tej kontroli osobistej, to ja już mówiłem. Jeśli chodzi o tą kontrolę osobistą, to jest najczęściej, szczerze powiedziawszy, no ja nie spotkałem się tak z taką sytuacją, żeby gdzieś na ulicy była wykonywana kontrola osobista, tylko raczej już jeżeli osoba ma być poddana tej kontroli osobistej, no to ona jest przewożona po prostu albo do komisariatu policji, albo są też takie ruchome jakby izby zatrzymań, tak, gdzie osoba jest doprowadzona na przykład na dużych zgromadzeniach, są czasami takie ruchome, że tak powiem, izby zatrzymań, tam może być osoba dokonana ta kontrola osobista. I tak jak powiedziałem, tutaj jest tak, że policjant dokonuje kontroli osobistej w sposób możliwie najmniej naruszający dobra osobiste osoby kontrolowanej, tak? I oczywiście w zakresie tych niezbędnych okoliczności, proszę Państwa, jeżeli, nie wiem, policjanci podejrzewają, że Państwo mają jakieś niebezpieczne przedmioty przy sobie, no to nie usprawiedliwia, nie wiem, dokonywania na przykład, nie wiem, tej kontroli takiej mocno intymnej, takiej na przykład, jakiej dokonuje się gdzieś, kiedy umieszcza się osobę na przykład w policyjnej izbie zatrzymań. Czasami się po prostu no, taką mocno intymną już kontrolę przeprowadza, gdzie osoba jest po prostu rozbierana. Natomiast bardzo ważne jest to, proszę Państwa, i to jest jakby pokłosie również wizyt CPT, czyli Komitet Przeciwdziałania Torturom Miejskim Poniżającemu Traktowaniu. To był jeden z zarzutów do policji skierowanych. Tu rzeczywiście te przepisy się zmieniły, że osoba, która jest poddawana kontroli osobistej, tak, tej intymnej, czyli gdzie osoba jest rozbierana do naga, można powiedzieć, nie może być sytuacji takiej, że ona jest rozbierana całkowicie od razu, tak? Czyli po prostu najpierw zajmuje jedną część ubrania, a dopiero później, kiedy ubierze się, założy, to drugą część dopiero tego ubrania ściąga. Więc nie może być tak, że po prostu osoba
stoi na widoku po prostu funkcjonariusze, oczywiście staruszki, jeżeli chodzi o kobiety, po prostu jest rozerwane całkowicie. No i tak jak powiedziałem wcześniej, że można mówić po prostu osobie, która nie podda się temu sprawdzeniu prewencyjnemu, o którym wcześniej tam mówiłem. I proszę Państwa, jeśli chodzi o środki przymusu bezpośredniego, to ja też nie będę wszystkich ich omawiał dzisiaj, bo też tego czasu po prostu by nam zabrakło, ale chcę zwrócić uwagę na te najczęściej stosowane, to jest siła fizyczna, tak, w postaci również technik, to są różne rodzaje techniki transportowe, techniki obrony, ataku i uzdrowienia. Kolejne to są kajdanki, zakładane na ręce, zakładane nogi, zespolone. Zaraz powiem, czym one się od siebie różnią. I od razu chcę tutaj powiedzieć jedną rzecz. Przepis generalnie mówi o tym, że kajdanki zakładane są na ręce do tyłu. Oczywiście w momencie policjant może uznać, że wystarczające będzie założenie tych kajdanek z przodu. Wcześniej przepis był inny, ten przepis został zmieniony. Ten przepis został zmieniony. I dlatego czasami są różnego rodzaju kontrowersje, czy powinien być założony z tyłu, czy powinny być założone z przodu. Tak naprawdę to policjant decyduje o tym, czy może być założone z przodu. Natomiast według przepisu kajdanki są zakładane na ręce z tyłu. I teraz, proszę Państwa, bardzo ważna rzecz, dlatego że bardzo często ludzie pytają, proszę mi podać podstawę na przykład tam legitymowania, czy podstawę użycia środków przymusu bezpośredniego. I policjanci najczęściej mówią artykuł 15 ustawy o policji, tak? Czyli to, do czego policjanci mają prawo. Natomiast ja zwracam uwagę Państwu, że należy zapytać o podstawę faktyczną, bo to, że policjant ma uprawnienia do wykonywania jakichś czynności, no to jeszcze musi być podstawa faktyczna, no bo tym sposobem to moglibyśmy legitymować wszystkich, którym się tylko po prostu nawinie pod rękę, tak? Więc pytamy zawsze o podstawę nie tylko prawną, ale o podstawę faktyczną. Dlaczego dane działania są podejmowane. Czyli po prostu muszą to być podane przepis, który mówi, że faktycznie ten dany środek przymusu bezpośredniego może być użyty. Bo samo prawo do użycia środka nie jest jakby tożsame z użyciem tego środka. Tak? Musi być ta podstawa faktyczna. I tutaj mają Państwo wymienione podstawy faktyczne, które dotyczą wszystkich środków przymusu bezpośredniego. Tak jak powiedziałem, ja je tutaj tylko wymienię, czyli wyegzekwowanie wymaganego prawem zachowania zgodnie z wydanym przez uprawnionego poleceniem, odparcia bezpośredniego, bezprawnego zamachu na życie, zdrowie lub wolność uprawnionego lub innej osoby, przeciwdziałanie czynnościom zmierzającym bezpośrednio do zamachu na życie, zdrowie i wolność uprawnionego lub innej osoby. Tutaj uprawnionego to mówię, mam na myśli funkcjonariusza oczywiście policji. No to jest ustawa, która też dotyczy innych służb, jak żandarmerii czy innych służb, ale ja tutaj odnoszę się tutaj w tym momencie tylko i wyłącznie do funkcjonariuszy policji. Przeciwdziałanie naruszeniu porządku i bezpieczeństwa publicznego. Jak widzą Państwo, to jest bardzo taki szeroki przepis, szeroka jakby podstawa faktyczna, no, do której można wiele, że tak powiem, podpasować. Przeciwdziałanie bezpośredniemu zamachowi na ochraniane przez uprawnionego obszary, obiekty lub urządzenia. Ochrony porządku lub bezpieczeństwa na obszarach lub obiektach chronionych przez uprawnionego. Przeciwdziałania niszczeniu mienia. I tutaj ja do tego wrócę, bym nie wrócił do tego, to proszę mi przypomnieć z tym przeciwdziałaniem niszczeniu mienia, bo to jest istotne. Zapewnienie bezpieczeństwa konwoju lub doprowadzenia osoby, tak, ujęcia osoby do ranienia i ucieczki lub pościgu za tą osobą, zatrzymania osoby do ranienia i ucieczki lub pościgu za tą osobą, pokonania biernego oporu, o którym wspominałem wcześniej, pokonania czynnego oporu. Tylko pamiętamy, że jest bierny opór, wyłączeniem tam jest pałka służbowa i broń służbowa. Przeciwdziałania czynnościom zmierzającym do autoagresji wobec zwierzęcia, które do zachowania zagraża w życiu zdrowiu uprawnionego lub innej osoby. Ja tutaj może od razu powiem o tym przeciwdziałaniu niszczeniu mienia, bo to jest ważne, a może mi to gdzieś umknąć. Proszę Państwa, nie wiem, czy pamiętacie Państwo taką sytuację dziewczyny, która przed kościołem napisała nie wiem, tylko nie pamiętam, czy na ogrodzeniu tego kościoła, czy na chodniku przed kościołem, napisała tam, że chyba inicjały osób, czy imiona osób, księży, którzy byli skazani bądź też podejrzewani o pedofilię. I ona tam, ja pamiętam ten obrazek, bo ja już wtedy nie pracowałem w końcu, to było niedawno stosunkowo. Ja pamiętam ten obrazek tej dziewczyny siedzącej skutej z rękami do tyłu. I tam pamiętam, że rzecznik policji tłumaczył wtedy,
że ona została, użyte zostały te kajdanki, a została zaznaczona za niszczenie mienia. Proszę Państwa, jakby jest definicja niszczenia mienia. Mienie jest wtedy zniszczone, jeżeli nie można przywrócić jego stanu pierwotnego. I z całym szacunkiem napisanie kredą, nieważne, czy to jest na elewacji, czy to jest na chodniku, no nie jest w rozumieniu przepisów prawa niszczenia mienia. I ja po prostu tutaj no, miałem ogromny jakby taki dysonans i absolutnie nie godziłem się jakby z tym tłumaczeniem, że była tutaj podstawa do założenia kajdanek, bo właśnie kajdanki można użyć na przykład w przypadku właśnie niszczenia mienia, tak? Ale pisanie kredą, czy na elewacji, czy na chodniku, no nie jest formą niszczenia mienia. No, w żaden sposób, proszę Państwa, tego się nie da wytłumaczyć, bo to jest podobnie, proszę Państwa, jak z pisaniem nawet sprayem, proszę Państwa, na wagonach, tak? Różnego rodzaju graffiti na wagonach, na wagonach pociągu, tak? Że też nie można, ja miałem też przyjemność odpowiadania na interpretacje poselskie w tym temacie i rzeczywiście tutaj prawo jest niedoskonałe, dlatego że nie jest to uznawane jako niszczenie mienia, tak? Więc nie można po prostu jakby tutaj podjąć takich, że nie jest to przestępstwo. I teraz, dobra, idziemy dalej. No i zakazy środków przymusu, zakazy podmiotowe, czyli kiedy policja nie może użyć zakazu, chociaż też, jak Państwo widzą, tak naprawdę jeden przepis troszeczkę wyklucza te zakazy przedmiotowe, dlatego że no, nie można używać wobec kobiet o widocznej ciąży osób, których wygląd wskazuje na wiek do 13 do 13 lat. I tutaj pamiętam też z kolei taką sytuację, tutaj troszeczkę będę tym adwokatem diabła, bo pamiętam taką sytuację, gdzie użyto środki przymusu bezpośredniego wobec dziewczyny, przepraszam, chłopaka, który chyba właśnie nie miał ukończonych 13 lat życia, no ale on nie wyglądał, proszę Państwa, na ten 13 rok życia, naprawdę nie wyglądał na te 13 lat, tylko był bardzo dużą, dużą osobą. I tutaj, no, dlatego jest to, który wygląd wskazuje na wiek do 13 lat, tak? I czasami z tym wiekiem jest, proszę Państwa, trudno. I osób o widocznej niepełnosprawności. Natomiast, jak Państwo widzą, tutaj jest jakby dodatek do tych zakazów podmiotowych, który mówi, że w przypadku, gdy zachodzi konieczność oparcia bezpośredniego, bezprawnego zamachu na życie lub zdrowie uprawnionego innej osoby, a użycie siły fizycznej wobec wymienionych osób jest niewystarczające lub niemożliwe, uprawniony może użyć innych środków przymusu bezpośredniego lub broni palnej. Tak? Natomiast no tutaj zobaczcie Państwo, że tutaj nie ma już niszczenia mienia na przykład, tak? Tylko naprawdę jest bezpośrednio bezprawne zamachy na życie lub zdrowie funkcjonariusza policji lub innej osoby. Dobrze, no i jeśli chodzi o osoby nieletnie, jeśli chodzi o nieletniego doprowadzonego do policyjnej izby dziecka, również może być też taka ruchoma policyjna izba dziecka, więc może być taka sytuacja podczas zgromadzenia. Policjanci mogą użyć środki przymusu w postaci siły fizycznej, tak, w postaci tych technik, o których mówiłem, kajdanki, kaftany bezpieczeństwa pasu bezwładniający kasku zabezpieczającego, pałki służbowej, chemicznych środków bezwładniających, chodzi tutaj o ręczne miotacze substancji bezwładniających. I teraz może jako ciekawostkę powiem Państwu tak, że do niedawna były tylko i wyłącznie ten gaz, który taki, nie chodzi mi o ten gaz taki duży jak gaśnica, tak, który używają pod oddziały zwarte, bo tego dużego gazu nie mogą użyć zwykli jakby policjanci, tylko właśnie w oddziałach zwartych. Natomiast każdy policjant ma ręczny miotacz gazu. I to były wcześniej te małe takie ręczne miotacze gazu, które one działały w taki sposób rozpraszający, czyli na przykład dochodziło do sytuacji takiej, że nie wiem, psiknęli w kierunku jednej osoby, a przy okazji jakby rykoszetem jeszcze dostało kilka osób. Więc muszę Państwu powiedzieć, że weszły nowe RNG i jakby plus ich jest taki, że one są żelowe, czyli one jakby zatrzymują się tylko na osobie, wobec której został on użyty. Natomiast no jeszcze tamte, że tak powiem, do wyczerpania zapasów, w cudzysłowie powiem, tak, no są używane, te które były wcześniej używane. Ale już zdecydowana większość policjantów ma te żelowe RMG tak zwane. No i przedmioty przeznaczone do bezwładnienia osób z energii elektrycznej, czyli tak zwane paralizatory w takiej nazwie podocznej. I tutaj pokazuję Państwu kajdanki. Trzymamy się od siebie różnie, proszę Państwa.
są kajdanki zespolone i te kajdanki zespolone to są te, które się znajdą tutaj na dole. Jak Państwo widzą, to są kajdanki zespolone, które one nie mogą być używane tak po prostu na ulicy. One są używane naprawdę tylko w stosunku do najbardziej niebezpiecznych przestępców. Dlaczego? Dlatego, że one uniemożliwiają w ogóle ruch rękami. One są zespolone, czyli one nie ma możliwości, żeby osoba w jakiś sposób po prostu zmieniała położenie swoich rąk. Natomiast najczęściej na ulicy, tak jak jeżeli policjanci stosują kajdanki w stosunku do osób na ulicy, to są to te kajdanki, te tutaj, które mają Państwo z tym łańcuszkiem, ponieważ one powodują to, znaczy one są takie, że no można po prostu tymi rękami ruszać. I proszę Państwa, i żeby było też jasne, proszę Państwa, to nie jest tak, że policjant ma prawo zacisnąć te kajdanki, że nam się wrzynają w ręce. Jeżeli my poprosimy policjanta o lekkie poluzowanie, oczywiście nie tak, żebyśmy wyjęli tę rękę, ale poluzowanie, to policjant powinien te kajdanki poluzować. Bo tak naprawdę, jeżeli nam się w ręce wrzynają te kajdanki i my zgłaszamy, że nas to po prostu boli, to z punktu widzenia prawa międzynarodowego jest to podciągnięte pod zakaz stosowania tortur poniżającego nieludzkiego traktowania. Więc to też warto mieć na uwadze. I tu, proszę Państwa, mamy te kajdanki jeszcze, te które są tutaj na ręce i na nogi. No one mogą być stosowane, chociaż ja powiem szczerze, że rzadko, ja nie spotkałem się z sytuacją, żeby one były stosowane gdzieś na ulicy. No chyba, że osoba po prostu zachowuje się agresywnie w sposób taki, że nie wiem, próbuje kopać w twarz policji, pomimo tego, że ma założone na ręce, no to mogą być też takie kajdanki użyte. I również środki, które mogą być użyte, środki przymusu bezpośredniego, to jest kaftan bezpieczeństwa, pas obezwładniający, siatka obezwładniająca, kas zabezpieczający, to o czym mówiłem wcześniej. Proszę Państwa, co jest bardzo ważne, jeżeli osoba ma założone kajdanki, bo jeśli który z tych środków przymusu tutaj, chodzi mi o kaftan bezpieczeństwa czy pas obezwładniający, nie można wobec takiej osoby używać paralizatora. Nie może być użyty paralizator wobec takiej osoby. No i pałka służbowa, mamy różne rodzaje tych pałek, zwykle wielofunkcyjne, teleskopowe i szturmowe, że one są też na wyposażeniu policji. Zwykłe to są te, one już właściwie nie są przez policję używane, bo to są te białe takie pałki krótkie, pamiętacie Państwo, takie gumowe pałki, to są te zwykłe pałki. Wielofunkcyjne to są te, które właśnie policjanci mają przy sobie, czyli takie czarne, z taką poprzeczną rączką, to są tak zwane tamfy. I dlaczego wielofunkcyjne? Dlatego, że one są też używane nie tylko do uderzenia, one są używane też do zakładania różnego rodzaju dźwigni i obezwładniania osób. Teleskopowe to te są, teleskopowe, no to wiedzą Państwo, jak wyglądają. Co jest ważne, proszę Państwa, to nie jest tak, że policjant może iść do sklepu i kupić sobie jakąkolwiek pałkę teleskopową. Pałki teleskopowe, które używane są w policji, one mają specjalną gramaturę, która na przykład dotyczy metalu, którym ona jest zakończona. To jest naprawdę bardzo niebezpieczne narzędzie, bo no taką pałką teleskopową, w ogóle żadną pałką nie można uderzać w głowę, tak, czy w części jakieś takie, które można służyć, czyli w szyję i tak dalej. Natomiast proszę Państwa, tylko można używać w miejsca umięśnione, tak, czyli nie można kogoś, nie wiem, bić po nerkach czy po kręgosłupie. Natomiast proszę Państwa, nawet pałki teleskopowe są naprawdę niebezpieczne, one mają zakończenia metalowe. I to nie jest tak, że każdą pałkę teleskopową, którą ktoś pójdzie i sobie kupi po prostu w sklepie, to może używać policjant. Może używać tylko i wyłącznie tych pałek, które są na wyposażeniu policji. I szturmowe to są te pałki, które mają właśnie oddziały zwarte, czyli te takie długie pałki, one tam chyba mają metr długości. Broń palna, ja tylko wymienię tutaj wodne środki obezwładniające, czyli te armatki wodne, tak, które są czasami używane podczas zgromadzeń. Armatki wodne mogą być używane tylko i wyłącznie przez oddziały zwarte, nie mogą być używane przez policjantów. Pies służbowy, koń służbowy. W Polsce konia służbowego nie używa się do rozpędzania zgromadzeń. Nie używa się. Koń jest wykorzystywany, nie tak jak nie wiem, w Anglii czy w innych krajach, że konie są używane do rozpędzania tych zgromadzeń. Nie. Koń służbowy może być tylko jakby z boku, tak, prowadząc zgromadzenie na przykład. Tak, koń wtedy służbowy może być. Czasami jak Państwo widzą na przykład grupy kibiców, którzy gdzieś idą na jakiś mecz, to czasami ta policja konna jest również używana. I te pociski niepenetracyjne, które tak zwane te gumowe. Nie wiem, czy to jest ta informacja, które są Państwu przydatne, bo nie wiem, Pani Mateusz, jeżeli mam coś innego jeszcze mówić, to proszę mi tutaj śmiało zwracać uwagę.
że być może to są rzeczy, które powinienem pominąć i one nie są istotne z punktu widzenia osób, które tutaj uczestniczą w tym spotkaniu. To nie wiem. Ja myślę, że to na pewno jest ciekawe, a ewentualnie ja bym, ponieważ nie mamy, tak jak patrzę, na razie nie mamy chyba żadnych pytań, ale mamy też trochę problemy techniczne, więc myślę, że po prostu może część osób ma też problem z oglądaniem nas, więc ja bym jeszcze może takie skupiła się trochę bardziej na tym kontakcie policjanta z obywatelem, ponieważ mamy jeszcze trochę czasu i możemy o tym porozmawiać. Ja jeszcze nie skończyłem jakby swojego wystąpienia, tylko... Tylko zapytałem, czy po prostu tak, to jak, jeśli mógłbym dokończyć, tak? To Państwo tak, pokazuje te pałki. Proszę jak najbardziej dokończyć właśnie Dobrze. Z tymi wszystkimi rzeczami, które mogą zostać użyte i przejdziemy dalej, jak najbardziej. Okej, proszę Państwa, ja jeszcze chciałem pokazać takie urządzenie, które czasami mogą Państwo widzieć na zgromadzeniach. To jest urządzenie w ogóle, które jest wykorzystywane do wysyłania sygnałów świetnych i dźwiękowych. Tylko ciekawa sytuacja jest taka, że policja, pomimo tego, że zakupiła to i to jest bardzo drogie urządzenie, bardzo, naprawdę bardzo drogie, to nie ma przepisów do używania go, więc ona naprawdę nie może używać go tak jak do czego ono ma zastosowanie, bo ono powinno wysyłać dźwięki, które po prostu powodują, no są tak uciążliwe, że one przy rozwiązaniu zgromadzenia ona powinna być wykorzystywana, ale nie ma przepisu pozwalającego policji na używanie tego i to jest używane tak naprawdę, no ja to mówię w cudzysłowie, trochę drogi głośnik, tak? Czyli dodajemy komunikaty na przykład przez to do osób. I teraz proszę Państwa, co jest jeszcze ważne w tym kontekście, że policjant może użyć kilku środków przy głosu. Jeżeli jeden środek nie jest wystarczający, no to oczywiście może użyć pozostałych środków. Co jeszcze o tym Państwu mówiłem. Natomiast, proszę Państwa, siła fizyczna, tak jak powiedziałem, siła fizyczna może być użyta do pokonania biernego oporu. Ja w ogóle, jeśli chodzi o siłę fizyczną, wymienię Państwu wszystkie te uprawnienia, które w jakiejś sytuacji policja może użyć. Dlaczego? Dlatego, że one są jakby odpowiednie do pozostałych środków przymusu bezpośredniego. Niektórych tylko po prostu nie ma tego biernego oporu, tak? I teraz siła fizyczna to jest wyegzekwowanie, znaczy jakby, tak jak mówię, one będą dotyczyły też innych środków przymusu bezpośredniego. Wyegzekwowanie wymaganego prawem zachowania zgodnie z danym przez wspomnianego poleceniem odparcia bezpośredniego bezprawnego zamachu na życie, zdrowie lub wolność policjanta lub innej osoby, przeciwdziałania czynnościom zmierzającym bezpośrednio do zamachu na życie, zdrowie lub wolność policjanta lub innej osoby, przeciwdziałania naruszeniu porządku lub bezpieczeństwa publicznego, przeciwdziałania bezpośrednio zamachowi na ochronione przez wojennego obszaru obiektu lub urządzenia, ochrony porządku lub bezpieczeństwa na obszarach lub obiektach chronionych, przeciwdziałania niszczeniu mienia, zapewnienia bezpieczeństwa konwoju lub wyprowadzenia, ujęcia osoby, udaremnienia jej ucieczki lub pościgu. Czyli zobaczcie Państwo, tak naprawdę to są wszystko to, co było wymienione, jak kiedy mówiłem o kajdankach, tak? Kiedy można było użyć tych kajdanek. Tutaj mamy, proszę Państwa, pokonanie również tego biernego oporu. I teraz... właśnie, proszę Państwa, to jest też tak, że jeżeli policjant decyduje się na używanie siły fizycznej, to nie powinien w tym czasie zadawać uderzeń, tak? Czyli to nie jest tak, że nie wiem, jest dwóch policjantów w patrolu, jeden policjant zakłada chwytę obezwładniający bezwładnia osobę, a drugi po prostu ją płucze pałką. Nie. Chyba że wyjątkiem jest, jeżeli jest odparcie zamachu na życie lub zdrowie własne lub innych osób albo mienie lub przeciwdziała ucieczce. To jest jedyny taki wyjątek. Kajdanki, tak jak powiedziałem, tutaj nie ma, przepraszam, tutaj ja wcześniej mówiłem ogólnie o środkach, o tych postawach faktycznych, natomiast tutaj jeśli chodzi o kajdanki, zobaczcie Państwo, jest właściwie to samo poza biernym oporem, tutaj jeśli chodzi o kajdanki i tak jak mówiłem, że one są zakładane z tyłu i że tylko w przypadku tego prewencyjnego użycia kajdanek było w ocenie policjanta podjęcia próby ucieczki, stawianego czynnego paru lub wystąpienie zachowania mogącego zagrażać zdrowiu jest nieznaczne. Kajdanki można założyć, ale jest trzymane z przodu.
Ale tak jak powiedziałem, to jest, proszę Państwa, jakby fakultatywne i to policjant podejmuje decyzję, czy policjantka o tym, w jaki sposób te kajdanki, w jaki sposób te kajdanki zakłada. Pałka strzała, zobaczcie Państwo też jest tutaj, nie ma tego biernego oporu, czyli tutaj nie możemy użyć pałki tylko w przypadku, jeżeli chcielibyśmy pokonać ten bierny opór. Pozostałe wszystkie te podstawy faktyczne są wymienione tak jak wcześniej, te, które czytałem. I tak jak mówiłem, nie zadaje się w głowę, szyję, brzuch nieumięśnione, a na szczególnie wrażliwe części ciała, z wyjątkiem sytuacji, gdy zachodzi konieczność wsparcia zamachu stwarzającego bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia policjanta lub innej osoby. Więc tak jak Państwu mówię, jakby każda sytuacja to jest sytuacja indywidualna. Nie ma też czegoś takiego, że każdą sytuację można jednakowo ocenić. Tak? Każda sytuacja wymaga użycia środka, na przykład przymusu bezpośredniego, wymaga indywidualnego zbadania, czy policjantka mogła użyć tego środka w taki, a nie inny sposób, właśnie nie stosując tych wyłączających tych sytuacji. I tutaj, proszę Państwa, również to, co wspominałem wcześniej, ale jeszcze tylko przypomnę, że nie można użyć pałki strzałowej w stosunku do osoby, która ma założone kajdanki, pas, siatkę obezwładniającą kaftan, obezwładnionych energią elektryczną, tak? czyli paralizatorem. O wodnych środkach nie będę wspominał, nie będę mówił jakoś szczegółowo, chociaż one są wykorzystywane najczęściej, właściwie tylko podczas zgromadzeń publicznych. Natomiast chcę tutaj zwrócić uwagę na jedną rzecz, proszę Państwa. Jeśli chodzi o wodne środki obezwładniające, czyli armatki wodne, one mogą być użyte w kontekście osób do pokonania biernego oporu. Czyli na przykład osoby siedzą, nic nie robią, tak, ale siedzą, nie stosują się do policji, do poleceń policji, żeby po prostu opuściły miejsce zgromadzenia, rozwiązanego, tak, zgromadzenia. Albo też, proszę Państwa, też może być taka sytuacja, że siedzą na przykład na trasie, bo to się często zdarza, na trasie legalnego zgromadzenia, tak, które przechodzi, no to wtedy jak najbardziej te wodne środki, czyli te armatki wodne, mogą być użyte. Chemiczne środki to są, tak jak powiedziałem, tutaj też ten bierny opór występuje, to są wszelkiego rodzaju te gazy, które są używane, gazy obezwładniające, gazy łzawiące, więc to są te środki. I jeśli chodzi o energię elektryczną, czyli paralizator nie może być użyty w stosunku do osób, które stosują bierny opór. Czynny tak, ale bierny nie. I proszę Państwa, kamerki nasobne, one są od 2017 roku, już coraz więcej policjantów ma na sobie te kamerki nasobne. One są widoczne, bo one są z przodu na mundurze, te kamerki nasobne. Tak jak powiedziałem wcześniej, reguluje to przepis artykułu 15. Natomiast, proszę Państwa, to jest tak, że kamerki nasobne, policjant ma obowiązek, jeżeli ma tę kamerkę nasobną, policjant czy policjantka, to ma obowiązek w momencie rozpoczęcia interwencji. Czyli w momencie, kiedy podchodzi do osoby, powinien poinformować, że rozpoczyna nagrywanie kamerką nasobną. I nie ma prawa wyłączać w trakcie, tylko powinien dopiero wyłączyć, kiedy interwencja została zakończona. I poinformować o tym, że zakończył interwencję, zakończył nagrywanie. No, z tym informowaniem jest różnie, bo czasami osoba może być zabrana do radiowozu i tak dalej, ale ma obowiązek poinformowania, że interwencja jest po prostu nagrywana. Natomiast, proszę Państwa, jakby wiem, że jest duży problem z tym, że policjanci po prostu wyłączają w trakcie na przykład interwencji i jest to traktowane jako naruszenie dyscypliny służbowej. Policjant nie ma prawa wyłączyć, jeżeli już rozpoczął nagrywanie tej interwencji, to nie ma prawa po prostu jej włączyć w trakcie interwencji. No i chyba tyle, jeśli chodzi o takie najważniejsze rzeczy. Tak jak mówię, no naprawdę wiele tutaj jeszcze dużo rzeczy mówić, ale czas też chcę dać Państwu możliwość zadawania pytań. Super, bardzo dobrze. To znaczy na razie tak naprawdę pytań nie mamy bardzo dużo, więc ja zachęcam Państwa, osoby, które nas oglądają, do zadawania pytań, bo jeszcze mamy chwilę i możemy sobie tutaj porozmawiać, ale mamy jedno pytanie. Czy podczas zgromadzenia funkcjonariusze mają obowiązek wskazać swojego dowódcę na prośbę uczestnika zgromadzenia? Nie. Już mówię. W ogóle jeśli chodzi o dowódców, nie są w żaden sposób jakoś oznakowane. Oczywiście i dlaczego? Dlatego, że proszę Państwa, ja jeszcze raz powiedziałem, jakby jest jeden... To jest w ogóle cała jakby operacja policyjna, tak to się tak ładnie nazywa. I tak,
jakby z szefem całego zabezpieczenia, nadzoruje to, dlatego jeżeli jest duże zgromadzenie, no to komendant z danego terenu, tak? W przypadku Warszawy, jeżeli były te duże zgromadzenia, to jest komendant stołeczny. A nawet może być taka sytuacja, że na przykład może nawet całym dowódcą być zastępca komendanta głównego na przykład do spraw prewencji czy do spraw kryminalnych. Natomiast są też poszczególni dowódcy odcinku, tak, którzy odpowiadają za odcinek. Więc jakby jest oczywiście jeszcze na miejscu, jest osoba, która jest skazana przez na przykład komendanta stołecznego, czy zastępcę komendanta stołecznego, osoba, która odpowiada wprost za, jest dowódcą zabezpieczenia tam na miejscu, że tak powiem, tak? I teraz to jest tak, że osobą, która zawsze ma informację, którą i ma kontakt z dowódcą zabezpieczenia, to jest organizator bądź też przewodniczący zgromadzenia. To są osoby, które zawsze mają kontakt z dowódcą. Natomiast policjanci, jeśli chodzi w ogóle o pododdziały zwarte, bo to najczęściej osoby podchodzą do policjantów czy policjantek, którzy są w pododdziałach zwartych, czyli ci, oni nie udzielają takich informacji. Oni w ogóle, dlatego to są pododdziały zwarte, że oni nie mogą nawet samodzielnie podejmować żadnych decyzji. Zawsze decyzje o działaniu jakimkolwiek pododdziałów zwartych podejmuje tylko i wyłącznie dowódca zabezpieczenia albo dowódca odcinka. Chyba że jest to nagła sytuacja, wtedy podejmuje decyzję ten, który tam jest najstarszy, że tak powiem, stopnie. Z dowódcą zabezpieczenia nie są w żaden sposób oznaczeni i nie ma obowiązku podania przez poddziały zwarte, kto jest dowódcą zabezpieczenia. Jestem z powrotem, ale nie wiem, czemu mnie na chwilę zamknąłem, czy skończył się czas. Ja widzę trochę, tak mam wrażenie, bo mamy rzeczywiście problemy techniczne i co pewien czas nas przerywa, ale mam wrażenie, że jest to kwestia pogodowa, burze i deszcze idą przez Polskę i po prostu internet trochę szpankuje. Bardzo dziękuję tutaj za odpowiedź. Trochę pana przycinało, więc ja tak podsumowując, że panowie policjanci nie mają obowiązku wskazać osoby, która jest osobą dowodzącą, tak? Znaczy, to nawet nie o to chodzi, bo po prostu jest trudno wskazać jakby jedną osobę, dlatego że tak jak powiedziałem, za każdy odcinek odpowiada inny dowódca, natomiast oczywiście jest osoba, która odpowiada za całość, tak? I to jest, i to jest, można powiedzieć, kilka osób, dlatego że tak jak powiedziałem, może to być komendant stołeczny czy jego zastępca, który jest jakby całym dowódcą operacji, natomiast są jeszcze te podoperacje, czyli te jeszcze dowódcy, którzy są na miejscu, więc to jest naprawdę przy dużych takich zgromadzeniach, na przykład, nie wiem, czy były strajki kobiet, czy Marsz Niepodległości, to nawet to może być kilkanaście osób. A czy na przykład jeśli jesteśmy uczestnikiem demonstracji i mamy jakąś sytuację, znaczy powiedzmy, że jest to demonstracja spontaniczna, gdzie nie ma organizatora i jesteśmy uczestnikiem i świadkiem sytuacji, gdzie dzieje się, znaczy po prostu policja, nie wiem, postępuje w sposób niewłaściwy i ewentualnie chcielibyśmy poprosić policję o podjęcie jakiegoś działania na przykład i na przykład zgłaszamy się do funkcjonariusza, który jest najbliżej i on nas odsyła do, że on tutaj nie odpowiada i odsyła nas do osoby dowodzącej. I co w takiej sytuacji możemy zrobić? Znaczy, nie wiem, czy ja dobrze zrozumiałem. Państwo chodzi o sytuację, kiedy policjanci robią coś niezgodnie z prawem, czy ktoś robi coś niezgodnie z prawem? To znaczy generalnie albo na przykład policja podejmuje działania, które wydają nam się niezgodne z prawem, wydają nam się, że są naruszeniem ich... Przy zgromadzeniach spontanicznych to jest troszeczkę też inaczej, bo tam najczęściej państwo zobaczą osobę, która jest najwyższa stopnia. I to jest dowódca zabezpieczenia. Zresztą nawet jeżeli są jakieś, no to mogą Państwo wyłapać po prostu, to jest dowódcą zabezpieczenia. Jeśli chodzi, po prostu wtedy znając oznaczenia, tak, powinniśmy nie wymagać od funkcjonariuszy, tylko po prostu szukać, że tak powiem, wizualnie. Znaczy ja szczerze powiedziawszy, poza policjantami, bo tak jak powiedziałem, innymi jakby przepisami kierują się policjanci pod oddziałów zwartych. I to oni rzeczywiście mogą. Natomiast ja nie widzę przeciwwskazań, żeby policjant, który nie jest pod oddziale zwartym,
czyli na przykład, nie wiem, z jakiejś lokalnej komendy zabezpieczają, żeby nie wskazał, kto jest tutaj odpowiedzialny za zabezpieczenie zgromadzenia. Nie widzę żadnych, jakby przeciwstawienia, nie ma przepisu, który zabrania temu policjantowi podania tego. Takiej informacji. No właśnie. Dobrze, to ja mam kolejne pytanie. A co możemy zrobić w momencie, kiedy, przepraszam, bo mi, o. Co możemy zrobić, kiedy ewidentnie widzimy przekraczenie uprawnień przez policjantów? To znaczy my jako osoby postronne, obserwujące coś takiego, co powinniśmy zrobić, co możemy zrobić? Znaczy na przykład widzimy, nie wiem, podając przykład, widzimy zachowanie policji, które po prostu jest zbyt brutalne w stosunku do sytuacji. Mogą Państwo, proszę Państwa, funkcjonariusz publiczny podlega też monitorowaniu w kontekście takim, że Państwo też, zwłaszcza jeżeli jesteście organizacją, która też zajmuje się obserwowaniem różnego rodzaju zgromadzeń, Państwo mogą nagrać takie działania. Bo jakby samo chodzi o takie rzeczy, które może. Bo samo nagrywanie nie jest zabronione funkcjonariusza publicznego. Zabronione jest udostępnianie gdzieś w internecie i tak dalej, jego wizerunek. Podlega też ochronie, no tak jak każdy inny obywatel. Natomiast jeśli jest to wykorzystywane w celu procesowym, bo Państwo na przykład mogą złożyć zawiadomienie o przekroczeniu uprawnień przez policjanta czy policjantkę. No bo jeżeli jest nadmierna siła, czy uważają Państwo, że policjant nie zachowuje się adekwatnie do sytuacji, no to może jest tutaj wysokie prawdopodobieństwo i domniemywanie, że jest to przekroczenie uprawnienia, tak, przez policjantów. No pamiętają Państwo choćby nawet strajk kobiet, no tam szczerze powiedziawszy, zdecydowana większość, chyba ponad 90% niestety, policja po prostu przegrała sprawy czy za przekroczeniu uprawnień. Więc tu jak najbardziej, no Państwo, jak każdy inny obywatel ma prawo zareagowania, tak? Na to, że policja przekracza swoje uprawnienia i złożyć również skargę na policjanta czy policjantkę. Natomiast tak jak mówię, jeżeli to są oddziały zwarte, to w ogóle działania pod oddziały zwartych zawsze są też nagrywane przez policję. One są zawsze nagrywane też te działania. A poza tym zawsze nagrywają też takie sytuacje, nagrywają i osoby postronne, ale też nagrywają też organizacje, które są obserwatorami takich zgromadzeń. Natomiast jeśli chodzi o takiego policjanta, że tak powiem, zwykłego, który podejmuje jakąś interwencję, czyli nie jest oddziału zwartych, no to on ma też obowiązek jakby podania swoich danych, tak? Jeżeli Państwo poproszą o podanie danych, bo Państwo chcą złożyć skargę, tak, na jego działanie, czy jej działania. Więc on ma obowiązek podania swoich danych, właśnie numeru służbowego, imienia, nazwiska, stopnia i jednostki, z której pochodzi. To są te informacje, które policjant, albo pokazać po prostu legitymację. Dobrze. Ci policjanci nie są trudni do zidentyfikowania, też Państwu powiem, tak? No bo tutaj nie ma, tak jak w przypadku pododdziału zwartych, tak? To są policjanci, których łatwo jest, że tak powiem, zidentyfikować. Dobrze, to ja jeszcze mam tutaj pytanie. Pan o tym mówił, ale może jeszcze tak podsumujmy. Pytanie brzmi, czy duszenie, podduszanie to legalny środek przymusu? Chodzi o słynne zdjęcie z jednej z niedawnych demonstracji, gdy jeden demonstrant otoczony jest przez kilku policjantów i przez jednego z nich był podduszany. Ja powiem tak, jakby... Nie pamiętam teraz, bo teraz się zmieniła nazwa tego, jest fachowa nazwa, ale jest to jedna z metod jakby obezwładniania, tak? Natomiast to jakby, co Państwo mówią, podduszanie, na przykład jest ograniczone tym, że nie wiem, na przykład nie można człowiekowi na szyi, tak? Nie wiem, stanąć kolanem, docisnąć, czy nie wiem, czy pałką, tak? Może mu krtani nie złamać, ale jakby sama jakby forma czynności, czyli ja wiem, że to źle brzmi, to podduszanie, ale jest dopuszczalne. Ja mam sam z tym problem, z tym podduszaniem po prostu, ale jest to forma obezwładnienia przez policję. Tak, jeśli chodzi o używanie środków obezwładniających, tak, siły fizycznej w kontekście obezwładniania, to podduszanie, tak, ma niefortunną nazwę, ale tak.
Ja tutaj doprecyzuję, że prawdopodobnie chodzi o właśnie o zdjęcie, gdzie po prostu policjant jakby kładzie rękę na szyi jednego z demonstrantów, no i ewidentnie po prostu w tłumie innych policjantów jakby tą rękę zaciska, gdzie osoba była otoczona i raczej nie była, nie chciała podjąć żadnych działań agresywnych w stosunku do... Znaczy, dlatego ja Państwu powiedziałem, że każda sytuacja jest indywidualna, tak? I ona jest rozpatrywana indywidualnie, bo może być taka sytuacja, gdzie to podduszanie, jakkolwiek to brzmi, jest, że tak powiem, tak jak przy każdym środku przymusu bezpośredniego, jest faktycznie użyte adekwatnie do sytuacji, a może być sytuacja taka, gdzie nie jest adekwatnie użyte i jest to forma przekroczenia uprawnień. Mnie jest ciężko tutaj jakby jednoznacznie stwierdzić, czy było to przypuszczenie przekroczenia uprawnień, czy było uzasadnione podejrzenie przekroczenia uprawnień, czy nie, bo no niestety tej sytuacji nie widziałem, więc nie chcę jakby jednoznacznie tutaj zabierać głosu. Jeżeli chodzi o kwestię odpowiedzi na pytanie, czy podduszanie jest formą dopuszczalną działania policji, tak. Mówię, niefortunna nazwa tego na pewno jest. Dobrze, to tak naprawdę ostatnie pytanie i możemy kończyć, bo jesteśmy 3 minuty po czasie. I ostatnie pytanie jest tak naprawdę takie. Jak wygląda kwestia dziennikarzy i fotoreporterów podczas gromadzeń? Dlatego, że no mamy coś takiego jak prawo prasowe i dostęp do informacji, informowania społeczeństwa o tym, co się dzieje. A jednocześnie dosyć często policja na przykład na strajkach kobiet nie chciała wpuszczać, wypraszała fotoreporterów, czasem dosyć brutalnie odsuwała fotografów. I właśnie gdzie tutaj przebiega ta granica i jak tutaj wygląda też kwestia właśnie tego prawa do relacjonowania wydarzenia? Ja powiem Państwu tak, tutaj jest, ta granica jest naprawdę bardzo cienka, dlatego że oczywiście w ogóle nie ma dyskusji, że prawo prasowe jest i dziennikarze mają prawo do relacjonowania, fotografowania i informowania opinii publicznej, bo to im zapewnia prawo prasowe i taka jest ich rola. Natomiast jest tak, powinni być na pewno oznakowani, tak? czyli mieć kamizelki z dalszym napisem press, tak? że są dziennikarzami czy dziennikarkami. Natomiast druga kwestia, dlatego ja powiedziałem, że to jest bardzo cienka jakby ta granica, dlatego że jednocześnie oni nie mogą jakby utrudniać działania policji, tak? Czyli nie wiem, na przykład policja właśnie gdzieś tam ktoś się zachowuje agresywnie, oni podejmują interwencję, a czasami jest tak, i znów mówię, nie występuję tak naprawdę jako adwokat diabła, ale sam miałem czasami takie sytuacje, że dziennikarz po prostu no, z obiektywem niemalże po prostu wchodzi między tego policjanta a tą osobę na przykład zatrzymywaną czy obezwładnianą. I tutaj, tak jak mówię, dziennikarze nie mogą utrudniać pracy policjantom podczas podejmowania na przykład interwencji, tak? czy w ogóle prowadzenia działań. Dlatego powiedziałem, że ta granica jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo cienka. Natomiast też jest tak, że pan często zdarza się tak, że policjanci na przykład informują do dziennikarzy, żeby nie tylko dziennikarze, na przykład kobiety w ciąży, tam osoby postronne, które informują o tym, że za chwilę zostaną użyte na przykład środki przymusu bezpośredniego, no przez nas podziały zwarte, tak, czy armatka wodna, czy pociski te niepenetracyjne, tak, czy jakieś inne, czy granaty hukowe i tak dalej, i proszą o opuszczenie tego miejsca. I jakby w tym momencie, jeżeli dziennikarze, pomimo tego, że mają prawo do relacjonowania, oni nie opuszczą tego miejsca, to muszą się liczyć z tym, że mogą doznać po prostu jakiś niestety no, uszczerbku też na zdrowiu, tak. No taką sytuację mieliśmy, pamiętamy Państwo, z tym dziennikarzem. No straszna sytuacja, naprawdę. Podczas Marszu Niepodległości. Więc tak jak mówię, ta granica tutaj jest bardzo, bardzo, bardzo cienka i tak jak mówię, nie mogą po prostu utrudniać działania policji. Jasne, widzę, bardzo serdecznie dziękuję. Widzę, że nie mamy więcej pytań, więc ja myślę, że będziemy kończyć, bo jesteśmy 6 minut po czasie, co jest całkiem niezłym rezultatem, bo omówiliśmy tak naprawdę wszystko. Więc ja bym chciała podziękować naszym gościom. Przypomnę, że dzisiaj rozmawiała z nami pani Joanna Rostkowska oraz Gerard Bach.
Tłumaczenie na polski język migowy zapewnili Państwo Elżbieta Żurawska oraz pan Paweł Żurawski, za co również bardzo, bardzo dziękujemy. I chcę zaprosić, kolejny live będzie za 2 tygodnie, na który już zapraszam. Będziemy rozmawiać wtedy o kobietach w polityce, obecność kobiet w polityce, co jest ważnym tematem w kontekście zbliżających się wyborów. I chciałabym Państwa też bardzo, bardzo zaprosić do naszej grupy na Facebooku. Patrzymy na wybory, jest to grupa, gdzie udostępniamy informacje związane z wyborami, dzielimy się wiedzą i planujemy działania, też informujemy o szkoleniach organizowanych przez sieć obywatelską Watchdog. Na dzisiaj to będzie wszystko. Jeszcze raz dziękuję naszym prelegentom, dziękuję. Ja również bardzo, bardzo dziękuję serdecznie za zaproszenie, za prawdziwą przyjemność spotkania się z Państwem. Ja również dziękuję bardzo. I dziękuję Państwu za oglądanie i życzę miłego wieczoru. Do zobaczenia za 2 tygodnie.